Jesteś. Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński, Arena Wrocław i dzisiaj omówimy sobie sytuację po 21. kolejce w Energa Basket Lidze. Jest ze mną Radosław Chyży. Witam serdecznie. Znany bardziej fanom jako Rudy Kasztan oraz Maciej Zieliński. Witam serdecznie. Znany od niedawna jako kulinarny Maciej i jak widzicie tutaj przyniosłeś nam tutaj, Macieju, coś. Przyniosłem przekąski, wprawdzie zapakowane, ale zaraz pewnie pójdą. Zaraz otworzymy je fabrycznie. Witamy naszych partnerów i oczywiście witamy wszystkich kibiców, bo wiem, że wielu z was czeka na to, co my dzisiaj będziemy sobie mówić. Oprócz tego, że będziemy mówić o tym, co się działo w polskiej koszykówce, porozmawiamy sobie też o życiowych sytuacjach, takich jak na przykład sytuacja Radosława, gdzie podobno ciekawie było w szatni, ale pytałem Radziu jeszcze nie, potem gorący kasztan. potem cię zapytam, ale też będą inne wątki, takie jak retro, na przykład moja pierwsza konsola, pobawimy się w taką zabawę. Aplikacja Serf to innowacyjna aplikacja dla bezpieczeństwa, kierowana głównie do zarządców budynków, aby zapewnić bezpieczeństwo, stworzona aby ułatwić komunikację w przypadku niebezpieczeństwa, w razie potrzeby sprawną ewakuację czy informowanie o zagrożeniu. I teraz, panie Adamie, nagraliśmy tutaj wspólnie z naszym partnerem filmik. Nie wiem, czy może to polecieć, tak żeby oczywiście widzowie widzieli, ale też żeby Maciej tutaj zobaczył z Radosławem, jak się ratuje życie, gdy ktoś dostanie ataku serca. Zobaczcie. Słychać was, więc możecie... Dobrze, no ale to niech sobie leci to wszystko. Jaki dobry trener. Możecie wygadać, patrz, od razu, sprawdziłem mądrych, pyk. No. Ale aktor znakomity, jeżeli chodzi. Pozdrawiam Kamila z grupy Basket Hanasa. Ja naprawdę nie żyje. Normalnie je, pak, poleciał. Żyje? Na kuźnikach, zobacz, jakie sprzęty są, defibrylatory są w szkole. Pyk, pyk, pyk i od razu leczymy, patrz. Jaka akcja. Panowie mi mówili, jak byłem na przeszkoleniu, że jak robisz ucisk to co? Klatki. To do złamanego tego. To jest piosenka Bee Gees, Staying Alive. No tak, mówiłeś o tym. I w tym rytmie trzeba walić. Pięknie. Ale powiem. No. Tuż lepiej, prawda? Tu już lepiej. Pani Ania uratowana. Ta aplikacja jest dla was. Takie filmiki będą się pojawiać, bo jeszcze trzy nagraliśmy. Zderzenie głowami nawet będzie takie, jak Jakub Nizioł zderzył się zawodnikiem Torunia. Nie wiem, czy pan Adam to znajdzie, ale będziemy oglądać z Twittera. Co? Na moim Twitterze, jak możesz wejść szybko na Twittera. Nie wiem, czy Radek widziałeś, jakie było zderzenie, jaki był cios. To jest mój chyba przedostatni tweet, panie Adamie, poprosimy. Mamy problem z internetem, muszę odpalać tutaj czata, co piszecie na telefonie. Ten wąs nie jedną ligą trząs. Nie wiem, kto ma wąsa. Ty masz wąsa. Ja się dzisiaj goliłem. Ty masz wąsa. O Jezus. Ale naprawdę taki spory, bo myślałem, że specjalnie tutaj... Ale pisali, że taki meksykański, no. Meksykański. Praise the Wear to koszulki, które możecie kupować w sklepie. Secret Spy Detective, który wam pomoże nie tylko śledzić... Co? Jakiś jokic jest. Śledzić, ale też sprawdzić, gdzie jest wasze dziecko, kogokolwiek chcecie śledzić, to detektyw jest do dyspozycji. Sports Medic, naprawiamy kolana. Panie Adam, jak nie możesz teraz znaleźć, to poprosimy krótki film od naszego partnera EpuFlor, gdzie możecie sobie kupić boisko do koszykówki na wierzch. Leci, możecie... Panowie będą mówić, a ja tu ogarniam szybko temat. Radziu, kupiłbyś sobie taki ten? Czy nie? Moje kolana już jednak nie są... Bezpieczne dla kolan podobno. Ale nie są już stworzone do koszykówki. Taką połóweczkę można zmontować, panie. Połóweczkę to zawsze można boiska, zmontować. Oczywiście. Panowie, boiska. Koszykówka to dla młodszych. No. A to będzie... To dla młodszych. To prawda, to się zgodzę. I korzystając, takie coś możecie oczywiście kupić. Panie Adamie, ja, jak Radosław powiedział, koszykówka to dla młodych, no to gratulacje dla Enea Basket Poznań za zdobycie Mistrzostwa Polski, bo zrobili to rok po roku. Jakiś ciekawy jest temat. Trener Cezary Kurzawski tutaj był zresztą u mnie, od razu zrobił Mistrzostwo Polski. Trener Jankowski był obok i Puchar Polski wcześniej. Coś, Radziu, chciałbyś dodać o Mistrzostwa Polski? Radziu jest cały czas i w Polkowicach. Ja tylko myślałem, że Śląsk zaczepisz Śląsk, że szóste miejsce zajął. No właśnie, to było trochę zaskoczenie, gdzie wcześniej zdobyli Puchar Polski. To tak, raczej w...
Ale Poznań tak fajnie pokazał, że zawodnicy grają w pierwszej lidze, ogrywają się i po to właśnie zawsze powtarzałem, że pierwsza liga powinna po być... Po to powinna być pierwsza liga. A nie na przykład za przeproszeniem dla starszych zawodników. I to jest dobry trend. Trzech zawodników pokazało się na Mistrzostwach Polski U19, że wyrastają na... czy przerastają resztę zawodników i zasłużenie zdobyli. Chociaż trzeba przyznać, że WKK bardzo fajnie i tak samo trzeba przyznać, że ci zawodnicy właśnie z WKK grają w drugiej lidze i też początek sezonu może nie był jakiś super, ale im więcej ze sobą trenowali, to też WKK zaprezentowała się bardzo dobrze. Czy to w meczu ze Śląskiem Wrocław, czy w meczu półfinowym. Do tego w seniorach, tak jak rozmawialiśmy z Maciejem, czy z tą ostatnim razem, jak najmłodsi powinni grać z mężczyznami. O. A ty, Maciek, zawsze, jak były Mistrzostwa Polski, pamiętam, czy to ja jeszcze grałem jako junior, potem twój syn chodziłeś na te zwłaszcza finały, teraz coś śledziłeś z ręką? Z ręką nas możesz, wiesz, powiedzieć, że nie śledziłeś. Tak jak na przykład mnie ktoś, Piotr Pietraszek w Radiu Wrocław zapytał, czy śledzę żeńską koszykówkę, na której byłem. Nie śledzę po prostu. Ale byłeś. Ale byłem, ale to zaraz już... Nie, no trochę oglądałem, może nie całe mecze, ale tak mniej więcej tam wyniki, coś tam to starałem się śledzić, no wiadomo, Śląsk szczególnie, ale to nie poszło w tym sezonie, więc... Nie poszło. Ja sobie za pozwoleniem trenera Kurzaskiego, taką zapytałem trenera Kurzaskiego, trenerze, poproszę o listę najbardziej perspektywicznych zawodników według niego całego turnieju i pozwolę sobie tych chłopaków wymienić. Oczywiście Wilczek, Andrzejewski, to co ma ciąg na kosz. Ja go pamiętam, jak grał w drugiej lidze, rzucił nam taką trójkę z Rydzyną na zwycięstwo. Taki jeszcze chłopaczek, a tutaj nagle się chłop pojawi z takimi bikolami, kurczę, z takim atakiem. Bardzo, bardzo fajny zawodnik. Wspomniał o Rosołowskim i Walczaku. Janek Nowicki, Samiec, Węgrowski, no to twój ulubieniec z Zielonej Góry, Piśla. Z Wrocławia Kępa, Ratowski i młody Bagans. I tam jeszcze Walczak. To wspomniałem, Walczak. Dlatego mówię, że to są moi ulubieńcy. Ale tutaj jeszcze przy Rosołowskim i Walczaku jeszcze taka dodatek, że jak wzmocnią jeszcze się fizycznie ciała swoje. Dokładnie, ale no tak mówię, fajnie to wszystko wyglądało. Ja tak mówię, ja bym chciał, żeby ci zawodnicy grali w pierwszej lidze. Chciałbym, żeby ta pierwsza liga właśnie była, nie chcę przepisu o Polaku, że musi być U21, tam, że ileś Polaków musi być na parkiecie, ale bym chciał, żeby trenerzy na przykład tak się wzięli ze sobą i powiedzieli, no to dla dobra tej dyscypliny, żebyśmy mieli koło trenować w seniorach, no dajmy tym 18-latkom, 17-latkom, przygotowujmy ich, żeby grali, żeby z mężczyznami grali i wtedy to, a nie tak jakby imprezą docelowa. Przechowalnia. Tak, które... tak, starszych zawodników, a dochodzi do tego, że imprezą docelową dla niektórych zawodników nie jest granie w Ekstraklasie i w kadrze, tylko najważniejsze jest zdobycie medalu Mistrzostw Polski, a to nie jest ważne. Wiesz chyba o tym dobrze, że to nie jest ważne. To jest tylko, ja chyba nigdy nie zdobyłem żadnego medalu w rozrywkach juniorskich. Kamil to się nas zdobywał, leżą gdzieś tam w szafie. Ale rzeczywiście nie miało to jakiegoś... Jakie nie miało. Ale cię, wiesz... Przełożenia. Łatwiej w teorii było się trochę dostać, może tak w moim mniemaniu, do tej pierwszej drużyny, że chociaż cię ktoś zaprosił na trening, nie wiem, czy z grzeszności, czy nie, ale jakby, wiesz, ktoś był perspektywiczny. Ale to i tak przygotowanie. Masz być liderem, zobaczyć, czy ci to odpowiada, czy ta pozycja ci odpowiada. Czasami jest po wynik, to na przykład grają, nie obrażając tych niskich zawodników, nie? Tylko potem wiesz, że w kadrze Polska albo Europa to jest wysoka. Dlatego ja mówię, ja lubię wysokich zawodników, którzy grają na niższych pozycjach, a nie na przykład chcemy zdobyć medal, no to gramy z zawodnikiem, który ma 1,75 m, 1,78 m, ale dobrze kozuje. A ten zawodnik, który jest na przykład ma 1,90 m i mógłby grać na pozycji 2,1, no to jest przesuwany na 4 na pozycję i wtedy mamy na przykład kłopot później, jak przychodzi do tej seniorskiej koszykówki. Jedno jest pewne, młodzież o wiele więcej umie niż my naście lat temu, a kiedyś powiedziałem ci, skomentujemy sobie mecz, ten mój z koszarem, jaki był, jakby chodzi o technikę i tak dalej, umiejętności, to zupełnie inna. Tak, tylko inna tutaj masz rację, że o technikę, ale jeżeli chodzi o czytanie gry, no to na pewno. Pamiętaj, że jeden na jeden dobrze graliśmy i my na przykład potrafiliśmy wykorzystywać w tym wieku na przykład czy pick and roll, czy na przykład zasłonę od tyłu, czy wbiegnięcia, a teraz masz rację, że oni są lepiej może zbudowani, potrafią eurostepy, jakieś inne cudawianki, tylko te cudawianki nie wygrywają meczu, nie? Witamy wszystkich. Boler pyta, kiedy idziesz do fryzjera? Jutro. A ty, Maciek? Ja jutro. Jutro? Ja 13:30 dostałem przypomnienie. Tak? A to może tego samego idziecie? Nie, już będę wyglądał jak człowiek. Najmocniej przepraszam, ale czasami... Tam jakiś skandal był na tych
Nie wiem, nie chcę tego ruszać. Był skandal. Poczekaj, zadam pytanie, bo ludzie mogą też nie wiedzieć. Ciekawi mnie opinia panów na temat zachowania trenera drużyny GAK Gdynia w meczu grupowym z SKM Zastal, Zielona Góra na Mistrzostwach Polski U19. Ja powiem szczerze tak, że z punktu widzenia trenerskiego dwa razy w życiu chciałem coś takiego zrobić, bo zdenerwowali mnie sędziowie. Zdenerwowali mnie sędziowie i zachowanie trenera z drużyny przeciwnej. Tylko dla dobra tej dyscypliny i dla dobra fair play i moich zawodników tego nie zrobiłem. Bo przypomnijmy, trener z Gdyni się zdenerwował na błędną decyzję sędziego, przegrywał 20 punktami i stwierdził, że będzie faulował do końca. Do końca każdy kontakt był faulem. I szli zawodnicy drużyny przeciwnej na linię rzutów wolnych. Sędziowie nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić i tak powoli spadali zawodnicy. I zostało dwóch zawodników. No i ci zawodnicy, chyba to dobrze mówię, że Zielonej Góry, rozstawili się w pięciu. Ciężko było sfaulować i mecz został jakby dokończony. My się zastanawialiśmy z trenerami, jak związek powinien zareagować. Przepisu nie ma. Przepisu, żeby jakoś ukarać trenera, ale ja uważam, że zachowanie w seniorach, było takie derby Górnego Śląska były i pamiętam 3 lata temu albo 2 lata temu trener jeden drużyny się zdenerwował i kazał też faulować i był śmieszny mecz. W seniorach ja to rozumiem, że to jest zrobione, tylko to jest młodzież. Uważam, że to jest ten trener, fajną rzecz mój kolega powiedział, ten trener powinien zostać zdyskwalifikowany na jeden rok. Aż tak, dlatego że moim zdaniem pokazuje niesportowe jakby podejście do tej dyscypliny. Bo pamiętaj, że sport polega na czym? Na nauce. Uczy nas na przykład, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Czasami łapiesz kontuzję, musisz się podnieść, na przykład pograłeś słabo, musisz się podnieść z kontuzji. Czasami jest tak, że sędzia niesprawiedliwie oceni jakąś sytuację i nie można potem na przykład burzyć na przykład cały mecz. Bo to jest takie, wiesz, wyżycie się trenera, czy wyrzucenie swojej frustracji rozumiesz? Kosztem zawodników. To jak trener jest zdenerwowany, to niech podejdzie i... Albo nie. Rozumiesz. No ale wiesz, ale to cierpią na tym zawodnicy. Oni chcieli sobie pograć mecz. Czy wygrali, czy przegrali, ale chcieli pograć mecz, a nie w taki sposób. I mi się wydaje, że ten trener Gdyni, nie chcę go krytykować, bo mówię, w nerwach różne rzeczy ja też robię. Dojdziemy do tego. Mógł zrobić to, co ty. Tylko, dokładnie, ja bym mu radził to, co też się nie chwalę tym, że tak zrobiłem. Tomasz Zabłocki napisał a propos tej sytuacji. Tomek, pozdrawiam cię serdecznie. Najgorsze jest to, że po każdym faulu zawodników właśnie z Gdyni rodzice i zawodnicy na ławce bili brawo. No właśnie, do tego chciałem zmierzać. Do tego chciałem zmierzać, bo mój kolega, który był na tym meczu, powiedział, że to było właśnie najgorsze. Właśnie chciałem zmierzać do tego, że pani prezes tego klubu i podobno, oczywiście nie byłem na tym meczu, i rodzice cieszyli się za każdym razem, kiedy był faul. Dla mnie, tak jak mówię, jak rodzice lubią takiego trenera, bo tak jak mówię, ja bym zdyskwalifikował tego trenera za coś takiego. Może prowadzić zespół na treningach, ale nie chciałbym go już widzieć, bo on jakby potraktował źle trenera Mazura, bo on nie wiedział, co zrobić. Bał się na przykład, że komuś krzywdę zrobił. Tak. To jest, popatrz z drugiej strony. On popatrzył tylko na swój nos, to co Maciej powiedział. Jak się nie radzi z frustracją, to ja mu powiem kilka rzeczy, co można robić, co ja robię na przykład. To też nie jest... Nie zawsze działa. Zawsze działa, tylko nie zawsze się to ludziom podoba. No bo ja przypomnę, sorry, że przejdę tak do swojego tematu. W Gorzowie się zachowałem bardzo... Ale nie, poczekaj, stop, jeszcze nie. Dobrze, bo jest pytanie, na razie nie, bo to w napięciu. Bo... Napięcie będziemy... Napięcie budujemy. Maciej, pytanie do ciebie. Alfred Frater. Maciej, czy ciekawa koszulka to jakiś koszykarz czy ki diabeł? Pozdro z Biedaszybów. Pytanie do ciebie. Roman Kowstrzewski, świętej pamięci, jak polecam sprawdzić kat, grupa. Czyli diabeł, no wiadomo. No, dostałeś odpowiedź. Zabójca królowej. Teraz tak, ja po tym odcinku wrzucę post, do wygrania będzie płyta. Koncert Nulizmatyka jest w najbliższą sobotę. Można jeszcze bilety dostać, a tą płytę będziecie mogli wygrać. Ja ostatnio mówiłem o sucharze. Będziecie wrzucać suchary tam pod tym postem, które nas najbardziej rozśmieszą. Wybierzemy z Maciejem, bo Radosław nie ma Facebooka, to nam nie pomoże. Nie mam komputera. Poczucia humoru. Jak nie masz komputera? Myślałem, że powiedzieć, że nie ma poczucia humoru. Radosław ma duże poczucie. Rozwali na meczu.
Ale pan Adam dzisiaj jest zgryźliwy, jeżeli chodzi o to gorzowski mój mecz. No bo buduje napięcie. No dobrze, zanim przejdziemy do omawiania sytuacji w polskiej lidze. Rozpakujemy kanapki. Rozpakujemy kanapki, najpierw otworzymy, ale jeszcze, będzie jeszcze jedna rzecz. Możesz Maciej otworzyć. Ty otwórz, kulinarny Maciej. Ty jesteś kulinarny Maciej. Proszę bardzo. Patrzcie, jaki catering. Jaki kuli... Tatar? Kanapeczki z tatarem. Piękna wyżerka, zobaczcie. Kanapeczki z tatarem. Kanapeczki, Radziu. A jedno hapsi sobie fik. Ja mięsa nie jem. Nie? Jak se hapsnę, tu widzę, że... Co? Od razu zdjęcie. Pyk. Rozponka i ja łosoś. Ja hapsnę. A co? Ja już degustowałem, bo jestem... Nie będziemy gadać teraz. Ja jestem testerem. Rozwożę, testuję, ale wszystko jest... Dobra. Wy sobie jedźcie, kamera na mnie, panie Adamie. Chciałbym złożyć życzenia urodzinowe Patrykowi Stencelowi z basketu Hanasa. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyś takiego tatara też zjadł, żebyś się rozwijał, był szczęśliwy, przede wszystkim zdrowy. Ale co najważniejsze, ktoś nagrał ci, najbliższe osoby nagrały ci życzenia. Panie Adamie, poprosimy o film, a my sobie kanapeczki w tym czasie zjemy. Jego najlepszego dla Patryka, taty i męża. I samych sukcesów w pracy, w koszu, we wszystkim innym, w czym tylko będziesz chciał. I mamy coś specjalnego. Ewa? No? 100 lat. 100 lat. Niech przyją nam. A kto? Tata! Brawo! Dzięki, Kamil. Jest, już jesteśmy. Brawo, brawo, Patryk, wszystkiego najlepszego, kocha cię twoja żona, twoja córka, Maciej, szacun za koszulkę. Chcesz być wielki chuliganie, jedz tatara na śniadanie, Hefajstos napisał takie hasło. O, tego się trzymajmy. Jest jak tatarek, to i wódeczka powinna być, no ale tu mamy wodę. Boczuś mi coś powiedział. Boczuś. Wiadomo. W zasadzie mamy to... A, jeszcze mecz Ślęzy Wrocław. No i oczywiście byłeś twoja właśnie. Sytuacja. Arkadiusz Rusin mnie zobaczył w przerwie meczu. Oczywiście taka wymiana spojrzeń. Witam, trenerze. I na Facebooku zapytał, jak wrażenia po meczu. Dawno nie byłem na żeńskiej koszykówce w takim wydaniu, na derbach Dolnego Śląska z Polkowicami. I przyznam się szczerze, fajnie sobie pójść, bo to troszkę inna perspektywa, bo dziewczyny bardziej bazują na czytaniu gry, właśnie na graniu jeden na jeden, na zagryweczkach, na rzucie, bo bardzo ładnie rzucają. Emocje też są fajne. I przeżywają, kibice też super. Bardziej niż, wiadomo, atletyzm wśród dorosłych z góry goście. Mężczyzn, tak, przepraszam. Że nie trzeba za dużo tam myśleć, ale tutaj dziewczyny rzeczywiście fajnie kombinowały i walczyły strasznie. Podobało mi się bardzo, a muszę podziękować... Kto najbardziej ci się podobał? Julia Drop. No bo grała wyśmienicie w tej pierwszej połowie, a na mecz się wybrałem z podopiecznym z basketu Hanasa Wojciechem Nakielskim, dyrektorem sprzedaży, partnera Ślęzy Wrocław firmy Alektu. Ja strasznie lubię Julię, pokazała w tym meczu większość swoich umiejętności, strasznie dobry mecz, ale po drugiej stronie była jedna zawodniczka, która ci też się podobała, czy nie? W Polkowicach? Tak. Było parę rzeźniczek. Amerykanka. Ta na jedynce czy ta? Ta Wheeler. Nie, bardziej mi się ta podobała taka, co truje miała, taka 3-4, powiedz mi, tak, miała krótkie włosy, takie kręcone. To ja tak dopiero zaczynam siedzieć w... To pogadaliśmy. Ja tak mówię, jak się rozmawia na przykład z kimś z koszykówki, to Amerykanki na przykład przyjeżdżają troszkę lepsze, te zawodniczki zagraniczne do tych najlepszych klubów niż do męskich drużyn. I ona w drugiej połowie, przypomnijmy, w pierwszej połowie znakomita gra podopieczny trenera Rusina, wspaniała taktyka i zespół Polkowic, który ma większy budżet, przegrywał. I w drugiej połowie właśnie Amerykanka wzięła to na siebie i to już było. Trener Rusin próbował takiej obrony, a ona od razu, wiesz, wiedziała wszystko, co grać, w jaki sposób rozgrywać. I wtedy wiemy, tak jak my graliśmy z Maciejem, amerykańscy zawodnicy przyjeżdżali większego kalibru. Jak na przykład zachciewało im się grać, no to już wtedy każda obrona, można było ją poskładać. No było paru takich. Było takich, że po prostu nie,
nie byłeś w stanie ich zatrzymać. I ta Wheeler pokazała w drugiej połowie, dlaczego jest taką dobrą zawodniczką i dlaczego tak dużo zarabia. A ty, Maciek, kiedy byłeś ostatni raz na żeńskiej koszykówce? Byłeś mówić żeńska czy damska? Żeńska, mi się wydaje. Ostatni raz byłem na 3x3, jak był w Magnolii. Magnolii. I też ładna impreza. Ale tak na meczu tej 5x5, no to byłem chyba z rok temu jakoś. Muszę się wybrać wreszcie, bo niedaleko mam to. Pójdziemy razem. Pójdziemy razem, bo jest naprawdę sympatycznie. Zresztą pani prezes też super. Panie Adamie, może tatarka, co? Byś sobie chapnął, co? I to, co Maciej powiedział, że w żeńskiej koszykówce jest więcej emocji. W męskiej po prostu, ja na przykład nie byłem fanem. Ostatnio byłem na meczu Polonii, na meczu z Polkowiczankami nie byłem, dlatego że musiałem pojechać na swój mecz, ale byłem na meczu z Polonią i naprawdę kibic tam żyje. To nie jest tak, że tam jest kibic taki trochę siedzący, tylko jest tam dużo emocji związanych po prostu z troszkę, powiedz się, więcej gra troszkę pod kosz, troszkę więcej, tak jak powiedziałeś, penetracji jest. Muszą kombinować trenerzy jeszcze bardziej. Tak, tak, bo to tam zmienna obrona, bo trzeba kombinować. Ale nie ma, kurczę, trener Polkowic musiał postawić strefę, bo sobie nie radził. Postawił mi, kurde, wszystko mi trafiają i tam w obronie swego i postawił strefę. No i gdzieś mu tam później to przyniosło efekty. Trenerze Rusin, bo widzę, że jest trener z panu Greczynka. To była z panu Greczynka taka, bardzo taka ciekawa zawodniczka. No dobra, to co? To jedziemy. Pierwszy mecz Suzuki Arka Gdynia. Co? Deska. Panie Adamie, dzięki. Proszę wyświetlić wszystkim, co Radosław zrobił w Gorzowie. I czy tam jest ten post? Możesz zobaczyć. Bo pogryzłeś deskę. Radosławie, w ogóle raz, że dechę musisz nową kupić. Znaczy, chyba, że to jest szczęśliwa decha. To zniszczyłem na meczu pierwszej ligi kobiet, no. A to po prostu źle poszło, bo poczynając rozpoczynając od początku, mecz się nie ułożył po naszej myśli. Myślałem, że to po wygranym. Początek meczu nie ułożył się, przegrywaliśmy 18-2 i znikąd pomocy nie było, ani ze strony zawodników z ławki, ani ze strony trenera, czyli mnie. No i zawodnicy Gorzowa grali bardzo dobrze w pierwszej połowie. No i najgorsze, nie wiem, czy jak dla was, ale dla mnie trenera jest najgorsze to, jak wiesz, że tamten zespół na przykład dobrze gra i jeszcze sędziowie na przykład nie pomagają tobie, nie? Mm-hmm. Mogliby kilka razy na przykład... I ja zwróciłem pani sędzia... Sędziowie nie powinni nikomu pomagać, no, ale ty jesteś trenerem. Ale dobrze, no, ja tak to nazywam, że jak już przegrywasz na przykład dużo, przegrywaliśmy dużo punktów i ja zapytałem pani sędzia była po drugiej stronie jakby, ja zapytałem, czy tam nie było faulu. Tak powtórzyłem to dwa razy. No i jej kolega stanął w jej obronie i dał mi technicznego. I to był taki, jak to nazywam, miękki techniczny. I wpadłem w taką furię, popatrzyłem, czy ja pana obraziłem, albo pani koleżankę, czy ja powiedziałem coś złego, czy ja krzyknąłem na... Poza tym po co się wtrąca, jak rozmawiasz z panią sędziną? I ja nie rozumiałem, po co on to zrobił. I powiem szczerze, że dużo osób tam mi powiedziało, dlaczego ja wychodzę. Dlatego dla trenera Gdyni. Ja na przykład wychodzę wtedy, kiedy... już, no, nie mówię, że chciałem sędziemu krzywdę zrobić, ale jakbyśmy się spotkali na ulicy, to bym go zapytał dwa razy, o co mu chodzi, nie? I wyszedłem po prostu do korytarza i jakoś tak mi zeszło i rzuciłem tą deską. Chciałem, nie mam jakichś chwytnych rąk, poszło mi troszkę o ścianę, przeprosiłem organizatorów za to, że zrobiłem w ścianie małą rysę. Najbardziej się zdenerwowałem, wróciłem po dwóch minutach, najbardziej mnie to zdenerwowało, że osoby na przykład z gwizdkiem potrafią mnie wyprowadzić tak z równowagi. Na ulicy nie jest w stanie mnie nikt wyprowadzić z równowagi, jak nie zaatakuje mnie fizycznie. Nie jesteś w stanie mnie jakby zdenerwować. Ale na meczu? A na meczu nie rozumiem, o co mi chodzi, nie wiem, czy mi zależy, tylko ten... bo wiesz, o co mi chodzi? Ja nie mogę nic zrobić. Bo zobacz, dlatego ta niemoc mnie denerwuje. Bo on może ze mną wszystko zrobić, bo ja uważam, że nie zasłużyłem na technicznego. On może mi to dać. Wszystko może zrobić na przykład z faulami i tak dalej, ale my jako trenerzy, nie możemy nic zrobić. Jako zawodnik, zobacz, ja uważam, że byliśmy skrzywdzeni. Każdy kontakt zawodników Gorzowa był odgwizdywany faul. Nasz kontakt nie był. I my przegrywaliśmy, jak ja dostawałem techniczny, my przegrywaliśmy w 12 minucie 27 punktami. Abstrahując z tego, że Gorzów czy zawodnik Jelski bardzo dobrze grał, uważam, że trener przygotował bardzo fajną taktykę na zespół, tylko nadal uważam, że dwójka sędziów nie
jakby nie sprostała zadaniu, jeżeli chodzi o sędziowanie. Poradzisz coś? Nic nie poradzisz na to, no niestety. No. Stąd się bierze ta niemoc i frustracja często. Dlatego często też sędziowie, wiesz, tak podchodzą do tego, że chcą specjalnie ci udowodnić, że co ty mi możesz zrobić. Może coś w strefie powiedziałeś i im nie pasowało. Nie powiesz, co było najgorsze później. Potem pani, na przykład sędzia zagwizdała 3 razy kroki. Ja się tak patrzę na nią i gwizdzę kroki. Okej, ja mówię. To jest zawsze kwestia subiektywna. Najfajniejsza rzecz, jaka mnie spotkała, to jest to, że zrozumiałem, że nie mogą mnie wyprowadzić panowie czy panie z gwizdkami do takiej szewskiej pasji, a druga to pani z portierni powiedziała do mnie, że powinienem się leczyć, nie? I przyznałem jej rację, że naprawdę dziękuję jej za to, nie przyjęła moich przyprosin. Możesz tą, wiesz, medyczną małą tą. A co byś dzisiaj tej pani powiedział? Na pewno słucha tego. Nie, ja przeprosiłem tą panią, tylko chodzi o to, że dziękuję. Czemu pani z portierni? No bo akurat jak wyszedł z meczu, to... Nie, a akurat widziała, jak... Panie, z takimi się nie gada. Widziała, jak rzuciłem, bo był to korytarz, który kończył się po prostu jej miejscem pracy. Miejscem pracy. Dobrze, nie dostał nikt w pysk, tak jak ja. Nie, no na tyle jestem świadomy, że wiem, gdzie rzucam. I ta pani mi powiedziała, że powinienem się leczyć. I faktycznie dziękuję jej za radę, bo nie powinienem się tak zachowywać. Chciałem ją później przeprosić za moje zachowanie, nie przyjęła przeprosin, dlatego jeszcze raz przepraszam organizatorów za moje zachowanie i tak samo, no nie mogą mnie wyprowadzać, już nigdy mnie nie wyprowadzą. Nie wierzę jak psu. Nie, powiem ci, a coś powiem, ja ci powiem, że nie gram w gry hazardowe, jak ja sobie coś powiem, to się zakładam z samym sobą i po prostu nie wyprowadzą mnie sędziowie z równowagi, naprawdę, do końca sezonu. Będziemy sprawdzać, bo na pewno kibice, słuchaj, czekamy na fotki, na donosy. Nie są w stanie sędziowie, dlatego nie, to jest, bo się założyłem są, że nie warte to jest. Ale sędziowanie nie jest łatwe. Sędziowałeś dokładnie kilka razy na pewno. Ja sędziowałem kilka razy i to nie jest łatwe. To z perspektywy zawodnika to wiadomo, że wydaje się, że zawsze masz rację. Dobrze, ale technicznie nie jest rozwiązaniem. Wystarczy porozmawiać. Technicznie nie jest, natomiast będąc sędzią też musisz tą decyzję podjąć w ułamku sekundy. No tak, ale nie obraziłem sędziego, ja cię kręcę. Znaczy nie, no takie sytuacje to akurat może pan sędzia poczuł się, rycerzem Jestem upierdliwy, możliwe, że jestem upierdliwy, ale za upierdliwy. Dobra, miesza z tym. Pół godziny minęło, zaczynamy analizę sytuacji w Energa Basket Lidze. Panie Adamie, od razu odpal pan, bo tutaj mam problem z internetem. Opłacony jest, ale tutaj ten Wi-Fi coś nie działa. PLK.pl i możesz nawet tabelę albo pierwszy mecz, czyli Suzuki, który był rozegrany, to Suzuki Arka. Możesz cofnąć, tak, 21 kolej. Suzuki Arka Gdynia, Tauron GTK Gliwice. Ten mecz 2 marca rozegrany. Gdynia ten mecz wygrała 91-70. 6. Maciek, chciałem się ciebie zapytać, co ty o tym meczu byś powiedział, no bo Gdynia taki mecz troszeczkę na uspokojenie sytuacji w tabeli wygrała. No tak, to wydaje mi się, że to był ważny dla nich mecz i tutaj w końcu zaczęli wygrywać. Naciśnij statystyki od razu. Mów, Maciek. Pierwszy, Suzuki, Arka Gdynia. Dałeś na drużynę, na wynik. No, ważny dla nich mecz i dlatego myślę, że trochę odetchnęli po tym zwycięstwie, ale no nie wydaje mi się, że to w tym akurat meczu nie było jakichś takich. Gliwice bardzo dobrze zaczęły, chyba 0-13 ten mecz i Radziu, słuchałem konferencji prasowej i trenera Gliwic, Kowacika, no i powiedział tak, że ludzie z ławki nie dojechali w ogóle na mecz, że nie szanują klubu, nie szanują trenerów na tej zasadzie, że mają po minus 20, powiedział, mieli ewal po minus 25 i minus 28. No kurde, pił do Polaków, ewidentnie. Jak posłuchałem tej konferencji, nie wiem, może pan Adam teraz będzie musiał szukać, może nie. Powinienem mu wcześniej wysłać. Ale to były jego słowa. No i w sytuacji takiej, powiedział, że powiedział na konferencji, że muszą być jakieś zmiany, bo tak nie może być. Powiem szczerze, że takie oczekiwania były na przykład Gliwic. Ja powiem tak, że bardzo ważny mecz wygrany przez Gdynię. Gliwice mają z 9 spotkań ostatnich 8 u siebie z trudnymi rywalami. Ja nie mówię, że spadną, ale to nie będzie takie proste się utrzymać.
bo z tego co sprawdzałem terminarz, to mają tylko ważny mecz z Łańcutem. Tener zagraniczny, nie wiem czy narzekał na Polaków, czy nie. No ale ewidentnie, żebym mógł, kurczę, panu Adamowi... Ja powiem... Okej. Okay. Ja powiem tak, że Polacy też sobie są sami troszkę winni, bo ja sprawdziłem z kolei coś innego. Na 55 zawodników, czy na 50 obecnie grających zawodników w polskiej lidze, w pierwszej 50... Nie. W pierwszej 50 jest 5 Polaków, jeżeli chodzi o punkty. W pierwszej 50. Sprawdziłeś to przed tym odcinkiem? Tak, sprawdziłem. Odliczyłem tych zawodników, co odeszli. I tych Polaków po prostu nie ma. I trener na przykład Gliwic narzeka, jakby narzekał na Polaków. No nie ma więcej tych Polaków. Dlatego niech się skupi na trenowaniu i sprowadzaniu odpowiedniej ilości. No ale wiesz, my tak z jednej strony... Po co bił do tego, żeby nie przepis nie było Polaku? Nie, ale nie wiem. No ale ty jak, co ty, Maciek, myślisz? Na przykład trener mówi na konferencji, no zawodnicy tak, tam z ławki. No nie, z Ewalem minus 25, nie. Minus 28, ale z nazwiska ich nie wymienił. Uważasz, że powinien tak konkretnie pojechać na konferencji? No wiesz. Kolega może... Ryżek na przykład. Nie, jeżeli nie chodziło o Ryżka. Chodziło o Skificza. O Skificza chodziło i Szlachetkę. Przepraszam, o Szlachetkę. Grali 11 minut 13, minus 25 i minus 28. No wiesz, ale... Przepraszam, Szymon, bo tu źle widzę pod kątem, tak. 4 masz, tak. I o tych dwóch plus minus. Przepraszam, o tych dwóch zawodników. O Skificza. Przepraszam, tak, moja, tak, wina, my error, jak to się mówi. No wiesz, trener Chudeusz. Trener zna zawodników. Teoretycznie, no może nie powinien tego mówić, no ale wiesz, no w końcu nie wytrzymał. Nie? Może niektórzy zawodnicy czasami potrzebują, żeby nimi potrząsnąć, chociaż no nie uważam, że to, że trener wymienił prawie z nazwiska zawodnika, to jest jakiś dramat straszny. No. Grałeś, tak grałeś, no to tak, na to sobie zasłużyłeś. No wiesz, myślę, to też... że powinien tak naprawdę, wiadomo, o kim mówimy, nie? No, ale to... Każdy ma swój styl. Ja bym się zapytał, to po co ich wpuszczam tak długo. No, dlatego mówię, no to wiesz, to wcześniej tego nie mówił, w końcu nie wytrzymał, może nie rzucał deską, ale no pojechał prawie po nazwiskach, no bo to można, tak jak mówisz, tu wytropiliśmy od razu. Wiadomo, ile Florent znaczy dla tej drużyny, no i oczywiście trener Szubarga zaznaczył, że w końcu mógł skorzystać, wszystkich miał zdrowych i mógł sobie zagrać, bo tak jak zrozumiałem, go musiał wcześniej kombinować, jest nowym też trenerem i na pewno cały czas się uczy. Bo jak rozmawialiśmy, zobaczmy tabelę razem, już, panie Adamie. Jak rozmawialiśmy ostatnim razem, to mówiliśmy, a może jakaś mała szansa na play-offy, a teraz jednak, wiesz co, to jest daleko. Ta wygrana to jest, jak mówię, że pewne utrzymanie. Tylko mówię, ta liga jest tak dziwna, czasami po prostu padają zaskakujące na przykład wyniki, ale mi się wydaje, że tylu jest chętnych do playoffów, że... No teraz, wiesz, no teraz wkraczamy w taki okres sezonu, że żarty się skończyły, nie? I tutaj wiadomo, każde mecze są ważne, ale na początku to się tak grasz, tam wygrasz, przegrasz, a teraz, wiesz, no nadciągają te playoffy i zaczyna się... Ale to akurat Arka to spokojne utrzymanie i będzie psuła humory innym zespołom. No bo to wiesz o tym dobrze, że najgorsze są te zespoły, co o nic nie grają. Nie wiadomo, czy zagrają poważnie, czy bardzo poważnie, ci popsują i będą psuli po prostu zdrowie. O ósemkę to mi się wydaje, że nie ma szans. Słabo, nie? Tak. Oczywiście tu Piotr Pietrzak ma rację. Plus minus, też słyszycie, co mówię, to powinniście mnie poprawić, bo mi się tutaj pomylił. Oczywiście plus minus jakby na parkiecie, bo powiedziałem Ewal mieli taki, wiesz. Ja myślałem, że plus minus mówisz. Tabelę widzimy, ten mecz wygrała Arka Gdynia i sobie bezpiecznie funkcjonuje Krzysztof Szubarga w tym pierwszym sezonie. A Gliwice, no takie pewne też dlatego, nie do końca. Bo ja tak sobie popatrzyłem, kto na przykład spadnie, to wyszło mi na to, że 8 wygranych daje ci utrzymanie. I przeliczyłem dla fanów Torunia, że dla mnie 3 mecze na pewno wygrają. No, twierdziliśmy, że się utrzymają, prawda? Pamiętaj, że mówiliśmy wtedy, jak był Pusicza z nimi. Brzesica, jak był? Tak, był. Ja mówię, że walka o utrzymanie będzie bardzo ciekawa, bo pamiętajmy, że Astoria ma 6, a Gliwice też mają 6 zwycięstw i mi się wydaje, że Toruń końcóweczkę... Wiecie, co jest najfajniejsze w terminarzu? Ostatni mecz jest zespołu Torunia w Gliwicach.
Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dlatego bym chciał, żeby doszło do właśnie tego pojedynku. W pierwszym spotkaniu Gliwice wygrały 5 punktami chyba w Toruniu. To nieduży. Ja myślę, zapas. Że Torun jeszcze zacznie grać, bo tak nawet ten ostatni mecz. Walczył ile mógł, prawda? Dlatego mi się wydaje, że tak jak mówię, wygrają jeden, drugi, trzeci. Ja policzyłem, że mają fajną końcówkę, że grają z tymi teoretycznie słabszymi zespołami. A Gliwicom, no mówię... To, że grają ostatnich 8 z 9 spotkań, grają 8. Nie wiem, czy to jest pomyłka Eurobasketu, że grają po prostu 8 spotkań z 9 u siebie. Następny mecz, który się odbył, to King Szczecin kontra Anwil Włocławek. Poprosimy panie Adamie o statystyki z tego meczu. No i King, jak to zawarłem w tytule, potwierdza swoją moc. To już jest realna siła, Maciek, teraz w tej lidze. Tak, wydaje mi się, że tym meczem, tak ostatnio rozmawialiśmy o tym, że King zawsze był taką drużyną, która fajnie grała, ale zawsze im brakowało tego czegoś w poprzednich sezonach, bo wiadomo, tam organizacyjnie i tak dalej, to wszystko jest świetnie. Czat mówi, że w Toruniu jednak jest ten mecz ostatni, nie w Gliwicach. Przepraszam na emocje. A w tym meczu pokazali, że mimo tego, że źle zaczęli, no bo jednak na początku ta pierwsza połowa to była taka ich walka, nie wychodziło im, a jednak... Bo ten mecz był w Polsacie chyba, tak? Wytrzymali to i udało im się wygrać. Także oni pokazują, że jednak coraz bardziej już są taką dojrzałą. Trener Miły tam jakoś to wszystko ustawia i mimo tego, że mówi, że jeszcze tam też jakieś może myślą o jakichś wzmocnieniach. No właśnie. Ale no, grają już tak coraz bardziej, są taką poważną drużyną, która nie pęka, nie? Bo zawsze było tak, że ten King to tak do pewnego momentu grał super, a jak już się zaczynało jakieś ważne, to zawsze czegoś tam brakowało. A tutaj w tym meczu pokazali, wiesz, dogrywki i tak dalej, że jednak potrafią i mogą wygrać. Radziu, co ty o tym meczu? Dla mnie na przykład, pamiętajmy, że King jest najlepiej rzucającym zespołem za 3 w lidze, prawie 40%, czyli 39,9%. A najmniej oddaje rzutów. No właśnie, najmniej rzutów. Najmniej rzutów oddaje. I ja lubię obserwować te statystyki, jeżeli chodzi o procent, dlatego że 4 zespoły najlepiej rzucające za 3 są na pierwszych 4 miejscach w polskiej lidze. To jest pierwszy fakt. Drugi, że King ma w życiowej formie Meyera, który ma 50%, Mazurczaka ma 42% prawie procent. I ma bilans bardzo dobry, tylko nie mówię, że szczęście, tylko pamiętajmy, że z Anwilem wygrali jednym, wiadomo, szczęście musi trochę sprzyja lepszym. Z Sokołem Łańcut, moim zdaniem to był mecz, nie że wygrany z Sokoła w normalnym czasie, doprowadzony do dogrywki i wygrana. Czyli jakby odjąć te dwie na przykład wygrane, które uważam, że są szczęśliwe, to ten bilans jest i tak bardzo, bardzo dobry. Co jest na przykład takie, jakby, czego się trener Kinga może bać? 6 wyjazdów mają, a tylko 3 mecze w domu. I teraz zobaczymy, w jaki sposób do tego podejdą, bo oni mają już tak skład taki ustabilizowany. Zobaczcie na minuty, jeżeli chodzi o zawodników. Zobaczcie, Mazurczak 36 minut, Matczak 35, Fein 35 i widzimy Meyer 28 i Caterberston 37. Caterberston. Czyli zobaczcie, że jakoś ta ławka rezerwowych nie jest jakaś bogata, czy... Nie mówię, że to jest ich korzyść. Jeszcze mogą kogoś, wiesz. No, ale trener tak sugeruje, że bardzo by chciał jakiegoś strzelca. Dlatego do tego właśnie zmierzałem, że zespół gra bardzo dobrze. Chciałbym zauważyć Mazurczaka na przykład statystyki, który po prostu moim zdaniem... Teraz by się zobaczyć? Nie, jest dla mnie MVP całych rozgrywek, dlatego że dla mnie MVP to jest osoba, która największy ma wpływ na zespół i dzięki niemu cały zespół gra lepiej, czyli ja zawsze powtarzałem... Może wreszcie go do kadry powołać. Dokładnie. Ja zawsze powtarzałem, dlaczego ja lubiłem z Maciejem grać, dlatego że ja nie byłem jakimś super zawodnikiem, ale wiedziałem na przykład, że Maciej ukryje moje braki albo mi pomoże w kilku kwestiach, które ja robię gorzej. Czyli poda mi w odpowiednim momencie, pomoże mi w obronie, postawi dobrą zasłonę, albo poinformuje mnie na meczu, co się dzieje. Tak samo ja widzę to co u Mazurczaka, że to ilość minut,
Pamiętaj, że to jest zaufanie trenera Miłoszewskiego i on naprawdę w każdym meczu nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu. I zespół wygrywa. A pamiętasz, przed sezonem jakbyśmy powiedzieli, że oni będą 15-6 mieli, będą na ten, w tym momencie, będą na takim wysokim miejscu i teraz się zastanawiamy, bo ja już teraz, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, teraz nie wiem, czy dobrze powiedzieliśmy, że no czekam na te playoffy, nie? Ale będę im kibicował. Wiesz, to jest tak, że nie chciałbym, no, żeby się bardziej, to... Tym bardziej, że ten ostatni mecz, bo zawsze to było tak, że w Szczecinie tych kibiców to nie było za dużo i coś tam. A tym bardziej teraz, jak pokazywali, to tam jednak ludzie zaczęli przychodzić. I teraz im zaczynasz kibicować, bo dobrze grają, rozumiesz, zespół fajnie wygląda. Nie słyszymy o żadnych takich wielkich zmianach albo wielkich dramatach, no i tak dalej. Kluczem jest wziąć gościa, który nie zaburzy tej już hierarchii chemii, czyli takiego koleżkę... Odda parę strzałów, nie będzie sapał, nie? Że to też kiedyś właśnie czytałem wywiad z trenerem Miłoszewskim, który mówił, że no chcieliby dokupić, ale też nie wiedzą, wiesz, takie zdrowe podejście, bo czasami, wiesz, jak za dużo dokupujesz, jeden, drugi, trzeci i potem się ta cała chemia, która przez cały sezon jest wypracowywana i widzimy, jak ten King gra coraz lepiej i nagle jak nie trafisz z jakimś gościem albo kupisz jakiegoś psychola, który ci to wszystko, wiesz, rozmontuje w dwa tygodnie, nie? I to jest... A ilu psycholi takich spotkałeś swoich, takich największych? Największy to był Colson. Naprawdę? Colson, Miłosierdow. No. Tak na szybko. Ale takie tak zwane nowotwory drużyny takie. No. A pod jakim względem to się na przykład twoim zdaniem przejawiało? No nie wiem, no Colsonowi się wydawało, że on jest bogiem Wrocławia i on wygrywa wszystkie mecze. Miłosierdow był taki z kolei... No nie chcę użyć słowa klasyczny Rusek, bo Fetisow z kolei jak był, to był bardzo, bardzo sympatyczny i super gość, ale no Miłosierdow miał po prostu, użyję, czekaj, sprawdzę brzydkiego słowa, wyjebane na wszystkich. W ten sposób. Tak, i on wychodził na boisko, on, jak była jakaś tam impreza, bo zdobyliśmy chyba mistrzostwo z tego co pamiętam, to on, wiem, szalik i wszystko do pisuaru wyrzucił. Poważnie? I poszedł sobie imprezować, bo miał to głęboko w dupie, więc... Tylko dzisiaj to jest trochę lepszy scouting, bo dla mnie to najważniejsze jest to, na jaką pozycję potrzebuje King, żeby na przykład nie za przeproszeniem, nie udupić jakiegoś zawodnika, nie? No bo rozumiesz, obrotowy, na wszystkich musi grać. No właśnie, bo sprowadzić na przykład tego i a drugi się poczuje, no sprowadził na moment, czyli ja byłem, grałem słabo i tak dalej. Dzisiaj to z ego na przykład, walka na przykład zawodnicy na przykład, żeby, wiesz... No tutaj a propos tego, to... Jak będziemy o Śląsku rozmawiać, to jest taka... Tak. Znaczy, oby nie, ale to jest problem, bo czasami na przykład trenerzy, jak masz 7 zawodników albo 8, wszystko jest okej. Okay. Zaczyna, jak masz 9-10, to już musisz walczyć z tym ego. No, ale nie? Na top 4 musisz to dychę mieć, nie? Tak. Musisz. No. I dlatego na przykład trenerka na wysokim poziomie, bo niektórzy trenerzy z niższych na przykład myślą, ja bym to poprowadził, jakbym miał tych zawodników. A to nie jest tak. Na wyższych miejscach są inne problemy. Wróćmy i trzeba na przykład... Do tej statystyki to była. I trzeba na przykład umieć zarządzać ludźmi. No tak, każdy musi być tak, no bo, doceniony. Dokładnie, ale na przykład musisz... niżej to masz 7 zawodników, wypuszczasz i tak idzie, nie? Który się zmęczy, to go zmieniasz, to to jest prostsze troszkę. A zanim przejdziemy jeszcze do Anwilu Włocławek, który też ten mógł mecz wygrać, ale jak zobaczymy sobie osobiste. Oni tam mieli katastrofalne. Zobaczmy, przewińmy na dół jeszcze, panie Adamie, bo ja kurczę z tym internetem dzisiaj mam 16-27, 60%, tak słabo jest wygrać. Natomiast jeszcze a propos Szczecina, chciałem się cię, Maciek, zapytać, bo trener Miłoszewski to też jest trochę szkoła trenera Filipowskiego, bo uczył się i mi się też podobała ta filozofia jakby w ogóle podejścia do życia i do sportu, no i takie też teorie mówi, że wygrywamy trudne mecze i sugeruję, że z czegoś to się bierze, że ciężko trenują, wiadomo, że mogą wymagać od siebie więcej, bo wiedzą jak zapierdzielają. Czy ty też jesteś takim fanem takich filozofii właśnie tego typu? Typu trenera Miłoszewskiego. No takie trochę... wiesz, no wiesz, na przykładowo, ćwiczymy najwięcej w lidze, więc jakby ci, wiesz, koszykarscy bogowie nam właśnie takie mecze w końcówkach oddają. Że no to wiesz, szczęście to sprzyja, wiesz. Szczęście sprzyja lepszym i jak się, wiesz, druga filozofia to jest taka, że... A jak to właśnie, bo ja z twojej perspektywy, to wszystko przerabiałeś, różne filozofie na pewno. Różne filozofie.
No wiesz, to tak się mówi, że jak wygrywasz mecz właśnie tam jednym, dwoma punktami, czy tam po dogrywkach, czy po jakimś tym, no to zawsze wygrywa albo przegrywa trener, nie? No bo te ostatnie akcje, tak jak tutaj na dogrywkę, którą trener Miłoszewski rozrysował i zagrali i trafili, z kolei Anvil, wydaje mi się, trochę źle bronił tą akcję, ale okej, okay, nie? I tutaj jest, wiesz, z jednej strony się mówi, że to trener, a z drugiej strony, wiesz, no wychodzisz na to boisko i ta filozofia na tym polega, że wiesz, ciężko trenujesz, ileś tam czasu spędzasz na boisku i czasami nawet się zdarzało tak, że była rozrysowana akcja na jakaś ostatnia, na kogoś tam, załóżmy, już nie pamiętam, niech będzie, że Andrzej rozrysował, że ma rzucać ktoś. A my będąc na boisku wiedzieliśmy, że akurat on ma słabszy dzień, nie? No, że nie do końca byśmy chcieli mu podać tą piłkę na ten ostatni rzut, nie? I kurwa, robiliśmy tak, że dostawał na przykład domino, nie? I domino harkał i trafiał. I Andrzej tam, wiesz, zapluty za tym, przecież nie tak, a wszyscy, kurwa, dobra, koniec meczu, wygrane i... Ale klasyczne. A ja z kolei na przykład wiem, o jakiej teorii mówisz, bo ostatnio w NBA o tym czytałem, że ten mówi, że koszykarscy bogowie są z nami dlatego, że my podchodzimy do zawodu odpowiednio, czyli odpowiednio trenujemy, odpowiednio na przykład prezentujemy się na boisku, odpowiednio zachowujemy się do siebie nawzajem i wtedy trenerzy na przykład w Stanach Zjednoczonych uważają, że koszykarski cybogowie ci to oddają, że tak jak Maciej powiedział, że ja to myślałem, że pójdzie w tym kierunku, że czasami ten rozrysuje coś, ty nagle na przykład, wiesz co, nie wyjdzie to, piłka gdzieś wędruje, ktoś dostaje piłkę i wygrywasz mecz, nie? No tak też się zdarzało. No. Ale przecież nie tak jest, Mazurczak nagle piłkę zbierze pod koszem, sam się, nie wiem, ktoś się wywrócił, sam pod dlatego ja uważam, że to, co rozmawialiśmy o kulturze trenera Miłoszewskiego, czy całego klubu, że tam nie słyszymy o jakichś dramatach, że jak kiedyś to w niektórych klubach, że ten zrobił tamto, ten na przykład wyjechał i tak dalej, a w tym sezonie jest na przykład bardzo spokojnie i możliwe, że ci zawodnicy po prostu... No wiesz, jak masz spokojną atmosferę, tak. Trenujesz ciężko, no to wiesz, no to wszyscy graliśmy, więc wiesz, że mówisz sobie tam gdzieś w głowie, że kurde, w końcu musi przyjść ten moment, że wiesz, że zatrybi i będzie wszystko funkcjonowało. Bo to też się zaczyna od trenera, bo trener jest, tak mówię, spokojniejszy niż statystycznie ujmując, nie? Że nie słyszymy, żeby ten Miłoszewski się źle zachował, rzucił na przykład deską w ścianę, czy na przykład dostał technicznego, czy coś takiego i możliwe, że to procentuje na cały zespół i tak mówię, bo ja na przykład wierzę w to, że te to miejsce w tabeli właśnie robią takie mecze jak z Anwilem i miejsce robią tak mecz z Sokołem, bo ty wygrywasz, no nie mówię, że szczęście, bo obydwa zespoły jakoś chciały grać, ale ty akurat wygrywasz, nie? Ty, to wiesz, to buduje tak. Pewność siebie tak, i taką, wiesz, no później to procentuje. No to słuchaj, to co z Anwilem, Wocławek, bo tutaj też kibice pytają, czy rzeczywiście zasługują na to miejsce, które są z tym składem. Ten skład mają naprawdę fajny i to miejsce nie jest dobre dla nich. Tak, możemy tabelę, panie Adamie, tak, zobaczyć? Rozmawialiśmy ostatnio. Jeżeli chodzi o polską ligę, wszystko zaczyna się w playoffach. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie, jakbym teraz miał powiedzieć tak, o Legii będziemy mówić później. Dla mnie Legia ma najlepszy skład, a zajmuje się siódme miejsce. Ja na przykład uważam, że Anwil Wrocławek czy Czarni Słups mogą ze spokojem wygrać z zespołem, który jest na pierwszym miejscu, ale ze spokojem. Dlatego te playoffy... A na pierwszym miejscu jest? Ale nie ważne, kto ja będzie... Ja wiem, no wiem, nie ale zobaczmy, będzie, kto jest. Zobacz, nie ważne, kto będzie na pierwszym miejscu. Mi chodzi o to, wiemy, kto jest na pierwszym. Ostrów. Tak. Mi chodzi Ostrów. O to, że ta ósemka, która jest, jest naprawdę wyrównanym zespołami. To w tym sezonie taka liga jest, że każdy może wygrać. I teraz zobacz, sprawdzałem, kto gra u siebie, znaczy kto lubi wygrywać u siebie i zobacz, wyszło na to, że popatrzmy, zobacz, Ostrów ma najlepszy na przykład u siebie zespoły na przykład, które też grają na wyjeździe dobrze, zobacz, na przykład Anwil, no to nie jest zły na przykład wynik, jeżeli chodzi o bilans, coś powie, że z tymi. Dla mnie, jak patrzę na te zespoły, to nie widzę, że ósme miejsce to jest po prostu od razu przegrana, a pierwsze dwa miejsca albo trzy to jest na pewno wygrana. No dobra, a dzisiaj Anwil będzie w playoffach? Tak, wiadomo, to jest wróżenie z fuzów, ale bawimy się, a kibice lubią takie... Ja to tak sprawdziłem. Czyim kosztem?
Ja nadal uważam, że bo też kolega mnie pytał, kto jest po pierwszej rundzie, czy po 18 spotkaniach twoim jakby najlepszym trenerem, czy największym jakby zaskoczeniem. Dla mnie Zielona Góra. Fajne zdjęcie widziałem kibiców Zielonej Góry. Wiara czyni cuda. Ja bym podsumował właśnie te 21 spotkań Zielonej Góry jako wiara czyni cuda. Dlatego, że nikt się nie spodziewał, że Żołnierewicz będzie tak grał i boję się, że to dla mnie to będzie kosztem Zielonej Góry, bo grali, moim zdaniem grają ponad swoje umiejętności. Nie dowiozą. Nie dowiozą tego. Trener Widim moim zdaniem zrobił bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o cały zespół, w jaki sposób go scalił, szybko zareagowano. Proszę? Nie no, chwalimy trenera. Radek też od dawna już mówi, nie? Na to, co ma, to ja uważam, funkcjonują bardzo dobrze. Ja uważam, że na to, co ma, bo zawsze lubię oceniać trenerów na to, co ma. I nie ma łatwo, a tak jak mówię, Żołnierewicz na przykład... No dał wszystko Żołnierewicza ręce i nawet tą szatnię trzyma, ale, widać, ale za ryj. Fajnie oni grają. I ja naprawdę... No, to jest mój typ. Ja uważam, że Legia jest za dobra. O reszcie nie mówię. Spójnia moim zdaniem złapała coś takiego, co ja nazywam, że jak już wierzysz w siebie, tak, to już ale potem... to będziemy tak gadać. To jeszcze Maćka zapytam, co Anvil będzie w tych playoffach twoim zdaniem? Myślę, że będzie, natomiast... A jeszcze zobaczmy szybko, panie Adamie, pan Adam, żeby był czujny, terminarz Anwilu Włocławek. Na sam koniec i przejdziemy potem do meczu Polski Cukier Start Lublin na Zastal BC Zielona Góra. Zobaczmy terminarz i wyniki. I zobaczmy, u siebie na wyjeździe mają... Z Czarnymi będą się bić. Słupsk, no i to cholernie ważny mecz. Ważny mecz, nie? I tutaj... Potem dwa mecze trzeba wygrać u siebie. Lublin na wyjeździe, trudny wyjazd. Dwa mecze znowu u siebie z Bydgoszczą, z Gliwicami. Wyjazd do Sopotu i dwa mecze u siebie. Gdynia, Ostrów Wielkopolski. I fajnie. Jeszcze jakby pan Adam pokazał pierwsze spotkanie, bo mówię, najważniejsze będzie ten mecz. Oj, to gdzie będzie szukał teraz pan Adam? Mamy już czarny. Jest. Czarny jest. I 9 punktami Wrocławek. Czyli zobaczcie, jak wygra na przykład Wrocławek, to czarni będą mieli bardzo ciężko, jeżeli chodzi o to bilansie. Czarni też mogą. To ten mecz może, kurczę. Też bardzo ważny dla obydwu. Znowu powiedzą, że trudny terminarz czarny, znowu powiem. Fantas se poradzi, naprawdę. No dobrze, ale nie wiem, Maciek nie odpowiedział na to pytanie. Czy na które? Czy powiedział, że tak. Przepraszam. Powiedziałem, że... Że będą. Mam nadzieję, no bo to zawsze jakieś tam... Będziesz miał co na Twitterku tam. Oczywiście, w Radoty jak są, to przynajmniej coś się dzieje tam w tym. Proszę, możemy się cieszyć. Pisać. Dobra, to teraz jedziemy meczyk Polski Cukier Start Lublin, na Zastal BC Zielona Góra. Zielona Góra wygrała w Lublinie 83-76 i Zielona Góra, to już teraz mówiliśmy, ewidentnie idzie po playoffy. Jest z nich, jak ja to sobie napisałem, moc i chcieli ewidentnie atakować Czawarsa na pick and rollu. To się udało, jak Czawars schodził, no to na low post piłkę puszczali i z tego sobie kreowali. Radosławie powiedziałeś, że trener Widin poukładał tą ekipę i oni... Jak patrzę na Zastal, to oni przede wszystkim fizycznie wyglądają rewelacyjnie. Każdy z nich po prostu tak goni, tak broni. Co byś o tej drużynie powiedział? Znowu o minuty. Wracam do tego, mówię zawsze jak mantra, ale staram się też ludzi uczyć. Zobaczcie, 22 minuty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników. Sześciu zawodników i wtedy ja nie mówię, że no, część, jeszcze w pucharkach grają, nie? To, że część trenerów sobie za dużo na barki daje, ale to, co trener Widim zrobił, to powinien każdy trener sobie o tym pomyśleć. Mam zespół sześciu zawodników i ta szóstka, zobacz, wiesz, byłeś zawodnikiem, Kamilu, ta szóstka wie, że gra o przyszły chleb dla siebie. Pierwszy medal w Zielonej Górze w 8 osób zrobiliśmy. Dokładnie, ale tak jak mówię, jak na ciebie nie liczy, jak grasz w pucharach, musisz mieć więcej zawodników, ale jak grasz na przykład, to zobacz, każdy z nich grał, każdy czuł odpowiedzialność za wynik i wtedy... Naprawdę, po drugiej stronie musi się znaleźć dobra ekipa, żeby z nimi wygrali. Wiedzą, że mają na przykład kłopoty, ale zobacz, każdy z nich, zobacz, 9 punktów, 13, 16, 18, 12, 11. No, piękny rozkład. No. Każdy jest w grze. Nie? Dokładnie. Nie jest tak, że... I to nie jest tak, że możesz się przygotować na tego, na tamtego. Rozumiesz? Tu musisz się przygotować na zespół. I mi się wydaje, że jakbym ja prowadził w dzisiejszej lidze polskiej, to miałbym tam tych 7 zawodników swoich żołnierzy,
i trzech młodych zawodników, bo więcej zawodników nie potrzebujesz, dlatego że musimy pamiętać, że zawodnik też człowiek i chce w przyszłym roku mieć statystyki i chce mieć chleb, tak? Czyli ci zawodnicy, to trener i Widim przekonał do treningu i do grania, wiedzą, że w przyszłym roku będą mieli lepsze kontrakty, bo dobrze grają. Na pewno cieszy cię, co prawda tu rewelacyjnych statystyk nie mają, ale Wójcikowie, że grają, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale rzeczywiście na pewno obserwujesz też dlatego tą drużynę. No tak, no dlatego i wiesz, no i z drugiej strony to, co Radek mówi, że dobrze, że tam są, bo u trenera Widnia akurat, bo on ma tą rękę i grają, tak, i dostają te, no może nie wiem jak w tym meczu, ale grają i wiadomo, że będą raz lepsze mecze, raz gorsze, bo to, musisz to jakieś tam doświadczenie zdobywać i za to się płaci, ale grają, funkcjonują w tej drużynie i myślę, że to tylko na dobre im wyjdzie. Także. Tutaj jeszcze jakby Michał tam się nie rozwalił i tak dalej, to jeszcze on by tu pasował, patrz, Pluta, Wójcik i Zieliński jeszcze by był, to by była dobra. Ekipa by była najlepsza. Dobra ekipa. A co się dzieje z Lublinem, Maciek, twoim zdaniem? Bo to kiedy ten puchar był? 10 dni temu? W finale grali, gonili, Devo cisnął jak mógł, a tutaj takie mają jakieś problemy. No właśnie, no Lublin to zawsze była taka dziwna drużyna. Z jednej strony trochę wypychana i taka, wiesz, no pchana, że to ten Lublin, wiesz, Puchar Polski w Lublinie, no wiadomo, grali u siebie, jednak grali bardzo dobrze. Ale trochę, no to też czasami się zdarza, że wiesz, przegrasz i to powietrze tak schodzi z ciebie i potem się ciężko odnaleźć. A to powinni naładowani raczej być, nie? Że im tak w miarę dobrze poszło. No w miarę dobrze poszło, ale wiesz, no nie wygrali. Nie? To, że wiesz, zdobyliśmy srebrny medal w Pucharze Polski, to jest kurwa żart jakiś, no albo zdobywasz puchar, ale nie wiem, drugiego miejsca, no ja wiem, że to jest takie na siłę robienie fejmu sobie, ale to kurwa mnie rozśmieszyło, jak to przeczytałem, no ale nie pierdzisz. No gdzieś było, no, czytam, że zdobyliśmy, który nie wiem, srebrny medal, czy drugie miejsce w Pucharze Polski, no kurwa, what the fuck, no. No i co Radosławie powiesz na ten temat? Ja tak nie wiem, że wiecie dobrze, że 4 tygodnie temu jeszcze wierzyłem właśnie, że Lublin może nawet dostać się do playoffów, bo tam uważałem, że fajne zmiany. Jak obserwowałem, że no wierzyłem w trenera Gronka. Mi się wydaje, że największa właśnie nauka będzie po tym sezonie dla trenera Gronka, że to się nie układa tak, jak on myśli. I często młodzi trenerzy, lubię posłuchać młodych trenerów, nie? Bo ja też kiedyś byłem... Młodych czy mądrych? Młodych. Młodych trenerów, którzy sobie coś tam napiszą na tych kartkach, coś sobie tam powiedzą, że będę to robił, nie? A potem jak się spotyka z człowiekiem albo spotyka się z zespołem, to patrzy, że to nie jest tak pięknie. I nie chcę chwalić tych, czy zrozumiałem po 8 latach bycia trenerem, że ci trenerzy starej daty naprawdę nie byli tacy głupi, nie? Że my młodzi podeszliśmy do tego, że najlepiej ich wyrzucić, powiedzieć, żeby spierniczali, gdzieś siedzieli po domach. Też tak miałem. Ci przeszło? Moim zdaniem tak 3 lata temu zacząłem wątpić w tych młodych, jak zacząłem czytać wywiady ich i zobaczyłem, że ci młodzi trenerzy, nie chcę mówić, że ten Gronek miał dużo szczęścia na początku, nie? Ale rozpoczynają z wysokiego C, jest zbieg okoliczności, dobry zespół i tak dalej. Potem jak mają coś udowodnić, na przykład trochę słabszym i mówią, a będzie tak i tak, dużo trenujemy, wszystko będzie tak pięknie i nagle jest gong. No bo moim zdaniem, jak ktoś już w Polsce nie zastanowi się nad pytaniem, czy to trener Gronek jest taki dobry, czy on ma słaby zespół, znaczy kto go sprowadzał, zacznie zadawać pytania, no bo to nie jest przypadek, żeby po raz kolejny, no bo ilu można zmienić zawodników i na przykład zdobyć srebrny medal Pucharu Polski, nie? I tak się zastanawiasz, o co chodzi, nie? What the fuck, jakby to Maciej powiedział. No bo... Ty bardziej wiesz, no, w tym pucharze oni grali... Rozumiesz, dobrze, no bo grają tak, wiesz, i zmierzam do tego, że część na przykład tych młodszych trenerów myślą, że jak sobie coś dobry plan założą, nie? Dobry plan na sezon, na zespół i tak dalej, i to tak będzie funkcjonowała. I starzy trenerzy właśnie mieli tą mądrość taką życiową, nie? Życiową, że tak patrzyli na tym okiem i tak... I to się nazywało, że bardziej byli ludźmi, nie? Pogadali, popatrzyli w oczy i mówi tak... Rozumiesz, a ci młodzi trenerzy myślą, że tak sobie wszystko obliczą, komputer wezmą i będzie... Starzy trenerzy wiedzieli, że możesz sobie rozpisać plan
założyć, kurde, tak. Świetnie mieć, wiesz, 100% kurde, założenia, ale to i tak, kurwa, nie wyjdzie, bo zawsze się coś wydarzy, co ci ten plan zburzy, tak, i musisz na to reagować. I starsi trenerzy potrafią reagować na to, co się dzieje na boisku, a młodzi czasami się gubią. Gubią i wpadają na przykład w panikę, czy krzyki, czy na przykład zmiany i tak dalej. Moim zdaniem, jak ja miałem do czynienia z tymi trenerami, to byli lepszymi ludźmi, rozumiem, lepszymi ludźmi, że potrafili usiąść, o co ci chodzi, nie? Usiąść, no ale tak... ci młodzi trenerzy, niektórzy też tacy są, nie wszyscy są do jednego, nie możesz wszystkich nie do mówię jednego kotła rzucić. Jesteś młody czy stary trener? Ja jestem słaby trener. I masz rację, bo tak samo jak ostatnio rozmawialiśmy o tych kontuzjach, masz rację, że nie trzeba generalizować, tylko ja mówię przez pryzmat, jak miałem tych, że ja też byłem tym młodym trenerem, który zakończył karierę, w cudzysłowie, tą zawodniczą, i uważałem, że już wszystko mi się należy, wezmę tu, nikogo nie będę słuchał. Daję ci przykład. Nie mówię, że kto jest trener, asystentem trenera na przykład Lublina, ale powiedz mi, kto na przykład w Lidze Polskiej ma asystenta powyżej na przykład 50 roku życia? Właśnie, albo... chciałbym zobaczyć taką, nie ma chyba takiej, czy nie, jest może, przepraszam, popraw mnie, tak na szybko to nie... Ja tylko rzuciłem... Powyżej 50? Powyżej 50. To ktoś jest pewnie, no. Wiesz co, nie chcę wchodzić, trener Tymański. Moim zdaniem, tylko jako... Może powyżej 60 zróbmy. Nie, powyżej 50 mi chodzi. No, to... Chodzi o to, że zadanie dla kibiców. Trenerzy na asystenci powyżej 50. Bo ja na przykład uważam, że jak ja miałem te swoje 8 lat, nie mówię, że teraz robię jakieś że już kończę z trenerką, ale za mało słuchałem. I do tego ja zmierzam, że... Ale mogę... kogo? Za mało słuchałem doświadczonych trenerów. Uważałem, że jestem mądrzejszy, jestem po prostu alfą i omegą. I często, nie mówię, że tu chodzi o trenera Gronka, ale też, że jest zdziwiony, dlaczego jego zespół, bo jak patrzę, ja lubię konferencje prasowe oglądać. Czasami po meczu mówisz, no przecież wszystko przygotowałem, nie? Wszystko zrobiłem tak, jak trzeba, i dlaczego my przegrywamy, no. To jest duża nauka dla trenera. Zobaczymy, no Lublin raczej w play-off nie zrobi, chociaż nigdy nie wiesz. Zielona Góra jest na dobrej drodze. Chciałbym zobaczyć oprócz tabeli, panie Adamie, Zielonej Góry terminarz do końca sezonu. I to ja mogę ci powiedzieć. Pobawmy się. Trzy mecze mają ważne. Astorię na przykład tam, u siebie. I Gliwice, i Tref. No bardzo korzystny ten terminarz oprócz dwóch. No nie taki. Te ostatnie pięć meczów. Nie, dlatego ci powiedziałem. To rzeźnickie są. Nie, dlatego nie jest korzystny. Dlatego... 2, 3, 4. Te następne 4 musi wygrać i coś wyrwać z tych hitów. Dlatego te 3, ja sobie zaznaczyłem tak, że jeżeli chodzi o Zastra, to jest 3 mecze. Astoria w domu, Gliwice i Tref na wyjeździe. Z tych spotkań na przykład, jak wyniosą dwie wygrane, to później w domu Arka, Stal, Spójnia, to powiem ci szczerze, że... Bo ja już mówię... No tak myślałem, że Zawadka. No i Andrzej Adamek, no ja. Masz rację, powiedziałem, że 65. Że 65. Nie, bo... Leci. On, kurde, konserwuje się, dlatego... Nie, bardzo dobrze wygląda. Dlatego 60 powinien. Nie, 55 może powinien, ale masz rację, przesadziłem, bo ja już mam 46. No, a ja prawie 4 dychy. Maciej tam ile? Na liczniku 52. To ty jesteś ale młody. Czas leci, 55. Nie, bo pan Adam młody. Źle powiedziałem. 55. Źle z wiekiem powiedziałem. Mi chodziło bardziej o doświadczenie. Okay. U nas najczęściej z wiekiem jest doświadczenie. W NBA na przykład często z asystentami są doświadczeni trenerzy. Trener Rurle byłby na ławce. Którzy dokładnie do tego zmierzają. Ja bym chciał zobaczyć trener Rurle. Czekaj, czy by wytrzymał. Zapomniałby się, że jest pierwszy. Jak popatrzycie na zespoły Euroligowe, wiadomo, że muszą być młodzi trenerzy, ale jest tam doświadczenie, które może podpowiedzieć na przykład trenerowi, że w tym momencie no odpuść, daj sobie na przykład luzu. No dobrze, Zielona Góra. Trzymam kciuki, żeby byli w tych playoffach na ten mecz. No to bym się dziwił, dziwiłbym się. Macieju, może ten i Radziu pojedziemy na ten mecz tutaj. Poczekaj. 23 kwietnia w Zielonej Górze, 28. Potem byśmy do Demona poszli i do Andrzeja z pizzerii, co? Z przyjemnością. Do Demona? Powiem ci szczerze. No. Tam byś się... Jak kibice... Panie, to by mnie wzięli za jakiegoś, kurde, wiesz, łowce małych dzieci, kurde, w tym Demonie. Kibice Zielonej Góry nas przyjmą dobrze? Oczywiście. O, ale to jedziemy. Oczywiście. Jedziemy dalej. Kolejny mecz to był mecz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, BM Stal Ostrów Wielkopolski. Ostrów wygrał ten mecz, dobrze mówię, po dogrywce, 88-94. Mnóstwo emocji.
I Bydgoszcz zaczęła fajnie grać pod wodzą nowego trenera. Rozmawiałem z trenerem Urbanem przed tym odcinkiem i zapytałem się go, czy jakoś się przygotowywał na... Tak, jest Bydgoszcz 21. kolejka, nie 7. I powiedział mi, że no ciężko było się, w zasadzie skupiali się na sobie, nie robili jakiegoś większego scoutingu, bo nie wiedział, czego się spodziewać przed tym meczem. No i udało mu się ten mecz wygrać. Radosławie, co byś powiedział, bo tutaj pozmieniał trochę jakby trochę hierarchię, jeśli chodzi o Bydgoszcz, trener Skortopoulos, na przykład Wadowski ma większą rolę ewidentnie, Radosławie. Znaczy, co ci się rzuciło w oczy? Mi się troszkę tak, nie, że śmialiśmy się z trenera, tylko ja nie wierzyłem na przykład, że Astoria będzie w stanie z tym składem, co ma osobowym, nawiązać walkę z liderem, pamiętajmy, z liderem. I bardzo szkoda mi Astorii, że przegrała to spotkanie, bo nie zasłużyła na tą przegraną. Ja bym chciał powiedzieć, że wszystko to, co dobre, rozpoczęło się w Astorii, kiedy przyszedł Szymkiewicz. I to też dla niego fajny sezon. On będzie największym wygranym tego sezonu. Największym wygraną. I chciałbym, żeby, tak mówię, jedna zespół spada. Na pewno prezes Astorii strasznie... chociaż ja nie mam szczęścia w obstawianiu, czyli on powinien być zadowolony, że obstawiłem, że Astoria spadnie. I tak mówię, nie chcę krakać, że tego zwycięstwa będzie brakowało, bo ja bym chciał pokazać akcji po akcji dla kibiców, którzy nie śledzili tego spotkania. Grzegorz Skiba też ma ponad 50 lat, tutaj kibice piszą. Skiba to ma doświadczenie. Kibice mają rację z tym, ja przesadziłem, że ja mam 46, dajmy 50. Fantazja cię. Myślałem, że nadal mam 36. Ktoś napisał Mickey Mouse, urlop asystentem Radka. To by mnie rozbiło. Żebyście się zagryźli. Nie widzę tego w pierwszym meczu. To jest dogrywka, a mi chodzi o czwartą kwartę. Zobaczmy to. Niżej. Zobaczmy niżej. To już to było. Jeszcze 75, 77, 75, 74, 75, 73. Tak. O, widzimy. Już nie. 72, o, 72. Już? Nie, 72, 72, 65. Zobaczcie to. 72, 74. Daj po prostu do góry. Ja mówię do góry. O, jedziemy. 72-65. Rozumiesz? I w tym momencie... Co chcesz to pokazać kibicom? Chodzi o to, że jak blisko, bo to była bardzo dobra obrona, udało się im na przykład pewne rzeczy utrzymać i potem, że Perkins za trzy, Perkins falfowany, Perkins podanie. Rozumiesz? W najważniejszych momentach jeden zawodnik. Nie było 64, dobrze? Jeszcze do góry? Jeszcze do góry, 70, nie było, bo zobaczymy, 7 punktami na 3 minuty przed końcem. Mi chodziło o to, że nie, że brakło doświadczenia, brakło może jednej osoby, która miałaby więcej sił i obroniła. Czasami po prostu w koszykówce chodzi o jedno posiadanie i też rozmawiamy, temu zespołowi, który był troszkę wyżej, albo jest na pierwszym miejscu, sprzyjało więcej na przykład doświadczenia, szczęścia i ostatnie 3 minuty zespół Bydgoszczy. Popamiętajmy, zespół Bydgoszczy pierwszą połowę zagrał, nie chcę mówić, że perfekcyjną, ale zatrzymać zespół ultra ofensywny, oni ich zatrzymali na chyba 34 punktach, było chyba 44-34, dlatego zespół ten Urbana troszkę się zdziwił, bo pamiętajmy, że grał trzeci zespół od końca z liderem, a nie było tego widzieć. Myślę, że tego się nie spodziewał. A ty co byś o tym meczu powiedział, Maciek? No też szkoda mi trochę Astorii, no bo jednak to co mówił Radek, że oni praktycznie potrafili powstrzymać Ostrów, który jest, no, bazuje na ofensywie, tak? I zabrakło im, też jednak bym powiedział, takiego trochę doświadczenia i pewności siebie, no bo oni, to co trener też oglądałem po konferencji, mówił, że oni jeszcze nie są w miejscu w takim, w którym takie mecze mogą wygrać, nie? Że zabrakło im tego, no to może tak jak Radek mówi, no tej jednej osoby, która by to wzięła na siebie i jakieś punkty zdobyła chociaż, nie? Żeby to... Mówię, było 72-65, potrzebujesz na 3 minuty... 3 minuty, nie? No to jest dużo i mało. Tak, nie? Trójaki mają 5-21, a zobaczmy, przyjedź na Dumi, na Ostrów, ile tam za trzy, bo tam to strzelanie na zawsze jest 37 strzałów.
Tak, ale, i te trójki też. W pierwszej połowie oni ja nie trafiali tego, nie? Tak. Potem Coulson się ożywił trochę. No i kurczę, mówi się o Kuligu jako MVP tej też ligi. Powiedziałeś tak. O Mazurczaku, no ale Kulig, kurczę, daje radę. Wiesz, o tym się mówi, on ma świetnie gra, świetny sezon ma i on jest taki bardziej widowiskowy, no wiesz, rzuca punkty, trójki gdzieś tam. No Mazurczak jest taki bardziej... oprócz tego, że dobrze gra, to jeszcze dużo robi dla drużyny. A Damian tutaj, wiesz, no, świetny sezon i tutaj no, będzie, jeżeli zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Fajny mecz się szykuje w tym takim, ja nie wiem, jaki to jest puchar, w tym pucharze europejskim. Zespół Stali Ostrów gra z Zieloną Górą. No właśnie, bo to gdzieś tam... Tak, to też powoduje... Znaczy, ja mówię, jestem fanem gry po prostu Stali Ostrów, ale w tym akurat spotkaniu kibicowałem Astorii, bo podoba mi się, jak słabszy zespół przeciwstawia się jakimś tam pomysłem, bo trzeba przyznać, że zobacz, Garbacz, 5 punktów. I tu nie chodzi o to, że na słabym procencie on został nawet wyłączony, żeby nie rzucał. Czyli ten na przykład grecki miał pomysł. Z Kuligiem na przykład było troszkę mniej, ale mówię, no boję się, że rozmawiamy to, że lepszemu sprzyjało szczęście, no te dwie akcje można było zrobione. Szkoda mi Astorii, ale mówię, no mam nadzieję, że w następnych spotkaniach. Nie, on tam dobrze, jak on gra, to jest to wszystko dobrze tam prowadzi. Także no dobrze, tutaj... panie Adamie, tabela. Ostrów jest tam bezpośredni, to ma słabszy ze Śląskiem, no ale ten mecz będzie na sam koniec chyba. Ostatni mecz Śląsk. Tak, ale Śląsk gra chyba z Ostrowem. Ostatni mecz chyba, tak? Dobrze mówię? No, sprawdzimy. Zobaczmy mecz, kiedy gra Śląsko. Czy to będzie mecz? Nie, przepraszam. Może być mecz o pierwsze. Miejsce tabela wygląda w ten sposób, że mówiliśmy, wróćmy na dół. Astoria 6 zwycięstw. No nie jest tak jeszcze turbobezpieczna. Trzeba tych meczyków wygrać. A jeszcze, panie Adamie, terminarz Astorii. Zobaczmy sobie. Tak ci powiedziałem, że terminarz Astorii patrzyłeś? Nie. Jeżeli chodzi o Astorię, tak ja sobie obliczyłem, że 8 spotkań da ci utrzymanie. No to 2. To liczymy 2. Z kim mogą pociągnąć temat? Jest właśnie problem. Mogą powalczyć w Zielonej Górze. Z Łańcutem no to będą się szarpać. I potem zobaczcie, jaką mają serię. Dobrze liczę, 5 spotkań na wyjeździe. No jest Legia Anvil. To co mówiliśmy, przepraszam jeszcze raz kibiców Torunia, że Toruń na przykład gra ostatni mecz u siebie z Giętek Gliwicami, a przedostatni gra z Bydgoszczą, czyli ma na przykład ten dół u siebie, taki fajny, dlatego mówię do końca. Trudny termin. Ale nie chciałbym, mówię, jak jestem kibicem, chciałbym popatrzeć na tą ostatnią kolejkę, że nadal te zespoły po prostu grają o życie. No to ma ten strzał taki, że jest właśnie Śląsk, czyli Legia Anvil, King Szczecin, nie? I Słupsk jeszcze. To po tym się mogą albo podbudować, albo już nie pozbierać. Rozumiesz? To ma takie trzy wyjazdy, zostać tak w papę. Tak, i koniec sezonu. No i potem... I przychodź w poniedziałek, przychodź niespodzianki. W poniedziałek na trening i cały czas motywuj drużynę. Nie jest to łatwe. No to jest ciężki taki strzał. Nie? Dobra, następny mecz to PGE Spójnia Stargard, Tref Sopot i Spójnia, ja mówiłem ostatnio, że czuję przynajmniej ja tak, że są w stanie zrobić tą czwórkę. Niewiele by brakowało, mieliby bezpośredni lepszy bilans i Maciek, no Spójnia jest też mocna, mają klimat kibiców. I to jest realna siła. No tam się zawsze ciężko grało, ale oni też jako drużyna zaczęli bardzo dobrze grać. I tutaj w tym meczu to było widać, no bo Tref też nie zagrał słabego meczu, chociaż wiadomo, że trener Tabak był niezadowolony, no bo porażka, ale mówi, że nie dojechali. Ale dojechali i grali dobrze i to był taki fajny mecz do oglądania, bo jednak Spójnia ich, wiesz, no to przejechała, także to jest... Taki prognozyk na to, że oni, ta drużyna coraz lepiej ze sobą też funkcjonuje, nie? Potrafią, no wiesz, Penawa jest, też bardzo mi się podoba. No właśnie, mówisz o Penawie, a kibic nasz ze Stargardu bardzo zawsze chwali i w ogóle ludziom podoba się, jak Penawa gra. Chyba współpracę. Ja nadal, a ci? Nie, nadal bym do Fortsona. Ja zawsze do Fortson to wiadomo, no bez Fortsona. Ja zmierzam do Fortsona, dlatego że, tak jak mówię, ludzie, nie wiem, czy niektórzy nie doceniają, że jeden zawodnik zmienia oblicze i tak jak mówię, Fortson zmienił i nieważne kto jest na wysokim, jaki jest zawodnik,
ten gracz po prostu tworzy zespół, który w 10 ostatnich spotkaniach ma bilans 8-2. Ja jestem ciekawy po prostu wyjazdów Spójni. Pograją u siebie derbowy pojedynek z Kingiem. Mhm. To jest taki po prostu dla nich mega ważny mecz, który po prostu zelektryzuje tam część Polski. I zobacz, pamiętamy, że oni mają 13-8, tak? I oni grają po prostu z Kingiem. I później mają trzy wyjazdowe mecze. Arka, Czarni i Stal. Rozumiesz? Arka, Czarni i Stal. I te mecze pokazują, czy będę na czwarte atakował, czwarte, piąte miejsce. No bo reszta to jest z cyklu trzeba wygrać pewnie. Tak, nie? Bo później jest Toruń, Dąbrowa, Start, Sokół i Zastal. Rozumiesz? Ostatnie 5 spotkań. Czyli zobaczyłeś, że te 4 spotkania, co tak wymieniłem, to będą ci pokazać. Bo czy masz tą serię taką, bo ja na przykład spodziewałem się, nie wiem jak ty, ale ja się spodziewałem, że z Treflem na przykład jak Spójnia, że wygra. Że po pucharze, że ogólnie czy akurat, że po pucharze? Po pierwsze po pucharze, ale uważam, że Spójnia u siebie w tej hali z tymi kibicami, z Fortsonem, który dobrze kieruje grą, naprawdę jest ciężko, on tempo ci kieruje, no naprawdę ciężko się gra przeciwko takiemu no, zespołowi. To dobry gość, nie? Rozumiesz, dobry, i wtedy masz, przede tak, wszystkim też. Masz tą, ale mówię, jeszcze Spójni nie widzę, tak jak na przykład King, no strasznie, powiem ci, że obejrzę sobie ten mecz Kinga ze Spójnią, bo tam będzie atmosfera niewiarygodna, bo zawsze... To będzie nasze... potwierdzenie formy jednego... Dokładnie. I to będzie... Gorący teren. Tak, bo pamiętamy, że jak King to na przykład wygra, no to będziemy mówić ma 15-6. Jak przegra na przykład ten mecz, to będzie miał 15-7, a na przykład Spójnia będzie 14-8. Już będzie na przykład blisko, już nie będziemy rozmawiać o fenomenie Kinga, tylko powiemy o, Spójnia na czwórkę, nie? Albo Spójnia na przykład może zdobyć medal. Ale tak jak mówimy, za mało zawodników jest na play-offy, nie? Patrzymy, że te wszystkie zespoły, którymi rozmawiamy, no jak patrzysz na zespół ten, a na przykład zespół Anvil, to mi się wydaje, że Anvil ma lepsze nazwiska, głębszą ławkę rezerwowych i ci na przykład może im nie wystarczyć na przykład siłę. No ale zaklikało coś, nawet słuchałem rozmowy z Pawłem Kikowskim, jak słyszę, że weteran, który tam jest w rotacji, jest zadowolony, to znaczy, że musi być dobry klimat. Ale popatrz, bo często jest też tak, że tam 7-8 jak sapie, to też nie jest dobrze w drużynie, zobacz, prawda? Ale znowu mówimy o 8 zawodnikach. Ale czasami się da, no wiesz. Dlatego mówię, że problemem są tylko play-offy, pod tych spotkań jest bardzo dużo i wtedy jeden zawodnik słabiej zagra, to nie masz, patrzysz na ławkę, nie ma co. Ale w regularnym sezonie, kiedy masz jedno spotkanie na przykład na tydzień, to taka Spójnia jest tak niewygodna i tak, i jeszcze raz pokażę, 8-3 mają w domu, a 5-5 mają na wyjeździe. Oni u siebie naprawdę dobrze grają przy tych kibicach. Na pewno. Wspomniałeś o tej konferencji prasowej trenera Tabaka, zagotowany był strasznie, bo tak sugerował, że w ogóle że brak motywacji był wśród zawodników, że Puchar Polski to super, ale motywacją dla zawodników, mówił, powinna być gra w pucharach europejskich, co oznacza, że trzeba wygrywać w polskiej lidze i o to miał największe pretensje. Tylko wszystkie zespoły właśnie mają problemy z tym, że... Po pucharku? W jednym tygodniu grają bardzo dobrze, potem w drugim nagle ten na konferencji narzeka, że nie dojechali. Rozumiem, że nie ma tej stałości i mi się wydaje... No i też Zyzio pokazuje ten mecz słabszy Zyzio, ale jak on jest ważnym zawodnikiem dla Trefla, nie? Gdzieś tu na 5 punktach, 4 faule. Ja bym właśnie Neversa, który na przykład też przyzwyczajony człowiek jest, że w tym pucharze ściągnął 30 punktów, na przykład zdobywał i patrzymy, że nie mówię, że zespół na przykład Trefla nie jest uzdolniony w ataku, ale naprawdę dużo zależało właśnie od Neversa, jego jakby agresywności. No, trzeba powiedzieć, że trener Machowski dobrze też przygotował zespół w obronie. No, odpowiednie match-upy dał. No, ciężko się z trenerem Machowskim gra, który jest inteligentną bestią. Tref też był po Pucharze Polski, wiesz, oni grali trzy mecze przez 3 dni na takiej bardzo wysokiej intensywności. Na pewno byli trochę, wiesz, podjechani i też, no wiesz, zszedł z nich ten puchar, ale no, Spójnia była dobrze przygotowana, tak mówisz, do tego meczu. Polska Liga jest po prostu ciężka, no ja ciekawe, to nie jest tak, że może sobie przyjechać i sobie odbębnić, bo jestem na pierwszym miejscu. Jest do oglądania, dla emocji jest naprawdę dobrze. Ciężka. No dobrze, jeszcze raz, panie... Ciężka dla oglądania, tak, ale emocje nie są. Nieprawda, są mecze fajne i... Niefajne też są, wiadomo. A tak samo są klasy, tabele. Tabele Tref oczywiście w czubie, Spójnia
Spójnia na miejscu numer 4 chyba obecnie. Coś ci się internet chyba zawiesił. Czy tylko, czy w ogóle jest transmisja, czy nie? Poniosło się, to jest czwarte miejsce, szóste chyba mają Spójnia. Spójnia? No. Przejedź na dół, panie Adamie. Spójnia na czwartym. Spójnia Tref. No, no ale Tref ma 6 tylko... Oczywiście, no, no ale dzisiaj jak kibic otwiera albo telegazetę odpala i widzi tam, wiesz, Spójnia na czwartym. I się cieszy Tref na piątym, ale to się pewnie pozmienia. Następny mecz w Dąbrowie Górniczej MKS wygrał po dogrywce z Rawpluk Soku Łańcut 103-102. Szalona koszykówka, oglądałem sobie... Widziałeś końcówkę? Końcówkę oglądałem, pierwszą kwartę, początek, potem przewijałem te akcje. Kurde, no to co trafiali wszyscy w zasadzie, to było niesamowite, ale tą końcówkę, chodzi ci o ten faul? Zaraz to pokażemy. Run and gun. Na mojego Twittera, panie Adamie, jakbyś mógł też Twittera przygotować. Generalnie widziałem taki pomysł, zresztą zasięgnąłem języka na Podkarpaciu, że chcieli atakować wysokich zawodników Dąbrowy Górniczej Soku Łańcut. Mokros chyba był za każdym razem jeden na jeden. Szukali tylko Mokrosa, żeby go atakować jeden na jeden. I to sprawdzało się. Natomiast taka zbyt agresywna, moim nadgorliwa gra na całym boisku, jeszcze nie puszcza, i spowodowała, że parę takich z punktów stracili, wiesz, zawodnicy z Łańcuta. No i ta sytuacja. Dla mnie to jest faul. Maciek, też widziałeś, dla większości kibiców też faul. Dla mnie raczej nie. Nie? A moim zdaniem wybił się, ręce miał w górze, ale wyskoczył do przodu. No zobaczmy tą akcję. Jakość tego jest taka, że to może być wszystko. Lecimy, chłopie. Po cztery... pikselach ich poznamy. Panie Adamie, trzeba play wcisnąć. Dobra, tylko że ja tego nie widzę, bo wymienię swoim. Aha, dobra. Tu jest play, no. Maciej mówi, że nie ma faulu. Znaczy, tak jak patrzysz, zobacz. Zawodnik jest obrońca, nie wykonał żadnego ruchu, aż takiego, który by spowodował tą dramatyczną reakcję. A ja kontakt był oczywiście, ale wiesz, no, koszykówka jest kontaktowym sportem, przynajmniej była kiedyś, no teraz wiesz. No, ja bym tego... Ja powiem tak, że ten Winicki się zdenerwował wcześniej, sekwencję wcześniej. Widziałeś, co było? No Mokros, kurde, zamiast piłkę wyrzucić na górę, tak, i trzymać, to tak, chciał, że... dobić jeszcze... A później... Jeszcze nie sporta zasadził. Później niesportowy faul. Ja byłem ciekawy, czy ten zawodnik wstanie, bo jak on tam leżał, to sprawdziłem szybko jego procent osobistych. Był? Tak, miał 57%. Mówię tak, bym powiedział mu... Lesz, kolego, już, karetka już idzie. To trzeba było szybko Masera wysłać, Tak, od razu. A ten wstał, pierwszego nie trafił, drugiego trafił. Ja powiem tak, że się z Maciejem pierwszy raz nie zgodzę, dla mnie to był faul. Dla mnie to był faul, dlatego że zawodnik obrony, jeden z delikatniejszych fauli, ale na końcu... Tutaj jakby... A ten atakujący, bo on ewidentnie skakał po to, żeby kontakt złapać. Tak, złapać kontakt. Nie? Powinien mocniej to zajęć, żeby mocniej, tak, wpadł, rozumiem, w tego obrońcę. Zatrzymałby się, żeby bardziej pokazał. Po tamten ręce trzymał w górze i tak jakby szedł. Ale no leciał do... Dla mnie, tylko tak jak mówię, no szkoda mi, tak jak mówię, dobrze to było. Znaczy, moi koledzy mają mieszane uczucia, bo jak oglądali ten mecz, to powiedzieli... No, jak ludzie chcą na przykład tych amerykańskich zawodników w takiej ilości, to proszę, takie mecze będą oglądali. No bo ten mecz był po prostu, no nie że dziwny, ale po prostu no, trochę obrony musi być. No, no troszkę obrony musi ale być. Ale strzelanina była dobra. No, dobra. Albo widowisko, albo obrona. No dobra, masz rację. Albo Siechnice, albo Gorz. No masz rację. No ale się nie nudziłem się oglądając ten mecz. Chyba o to kibicowi chodzi, nie? Tam no tak, jakby... Dla kibiców, no, to świetnie, jeszcze wiesz. No, tak... Dobra, tak jak mówisz, że się ta ostatnia akcja. Myślę, że tutaj cokolwiek by sędzia nie zagwizdał, to byłoby dobrze, tak, i zawsze byłby ktoś niezadowolony. Tak, ale tu Radosławie tak. Zobacz, ile minut, 36, 35, 31. A nie oglądali tego mecz, tej sytuacji? Tu jest rzeźniak, to nie można, nie można w faulu, wiesz, to nie jest NBA, w NBA no, można tak zmienić decyzję. No i co? No i popatrzmy sobie w tabelę. Ja byłem w szoku tej sytuacji w końcówce, co ten, wiesz, że chciał dobić na siłę i potem tak bardzo chciał bloka dać, że prawie gościowi łeb urwał i dostał daszka. Łańcut,
Czy to jest bezpieczna sytuacja, twoim zdaniem? Parlament pokaże terminarz, że... No i Dąbrowa jest na 10. Zobaczcie, Łańcuch gra w Gliwicach. W Gliwicach gra mecz. Tak. W Gliwicach gra mecz. O, patrzymy, jest. Tak, masz rację. Widzisz, jest w Gliwicach mecz, nie? A wcześniej jest w Bydgoszczy. No, dużo tych spotkań, które moim zdaniem Łańcuch może wygrać. Wiesz, dlatego dla mnie po tych zwycięstwach i po tych zmianach, najważniejsze po zmianach, jakbym ja był prezesem czy trenerem, tylu zmian bym nie zrobił. To bym chyba spadł z ligi, a bardzo odważne ruchy z wykonaniem prezesa, bardzo dobre ruchy, czy zatrudnienie nowego trenera, który fajnych zawodników pościągał i Łańcuch jest moim zdaniem na dobrej drodze, żeby się utrzymać. Co będzie ogromnym sukcesem. A Dąbrowa Górnicza, Maciek, tam trener Winnicki, trochę też spędziliście razem. No tak, no ja tutaj trener Winnickiego znamy się już wiele lat i wiesz, no zawsze ta Dąbrowa jakoś się tam utrzymywała i myślę też, nie wiem jaki tam oni mają terminarz, ale... W zasadzie też zastanawiam się czasami, co jest celem Dąbrowy. No właśnie, prowokujesz tymi pytaniami. pytam się, no co by było... Dąbrowa, może zadzwoń do trenera na przykład, się zapytaj. Maciek, zadzwoń, ty znasz najlepiej. Dowiem się. Dąbrowa co ma, Śląsk? No bo Dąbrowa... Oj, ale też teraz tego meczu nie ma. Jezus, jaki terminarz rzeźniczy ma. Legia, coś się, error się wdarł, że wszystko na wyjeździe? Popatrzcie, jakie same wyjazdy ma. O, ale teraz chyba coś z tym meczem... Aha, no będzie w 5-17, no, okej. Okay. Pomidorki dobre. Kumple mi piszą, że wywalają swój catering i do ciebie będą się odzywać. Rzeczywiście, zapraszam. A macie takie też całodniówki? 5 na przykład takich posiłeczków, czy tylko Wszystko jest na Facebooku. Do kulinarnego Macieja możesz zareklamować. Kulinarny Maciej, catering Wrocław, wszystko to jest do ogarnięcia. No, ale Tatarek przepyszny. No, takim terminarzem Dąbrowa nie będzie, jak chcę o playoffach marzyć, no to... Mi się wydaje, że to rzeźnia jakaś jest, nie? Ten terminarz. Realnie patrząc, no jest trudny terminarz dla kibiców Dąbrowy. Od razu 17 spotkanie ze Śląskiem Wrocław, zobaczymy. O, pójdziemy na meczek, dokładnie. Kiedy przyjdziesz? Nie, przepraszam, 17.04. Maciek, przyjdziesz na ten mecz, czy nie? 17.04, przepraszam. Widzicie, jest podane. 17 kwietnia. Przyjdziesz na mecz, czy nie? Tutaj mamy przecież marzec. Na razie oglądam sobie w telewizji. Świetnie jest. No dobrze. Idziemy dalej. No dobrze. Taka mała przerwa. Moja pierwsza, ostatnio mówiliśmy dział old school. Moja pierwsza konsola to... I też kibiców zachęca. Moja pierwsza konsola to, i wpisujcie na czacie, zapytam się może najpierw Radosława. To jest konsola. No konsola gra wideo, to co kiedyś dostałeś, nie wiem, na joysticku czy coś. Dobrze. Co dostałeś kiedyś? Pierwsze takie nie, coś. Komodore, ale... nie, to jest komputer. Komputer. No. Ale konsola nie rozumiem. No dobra, konsola gra wideo, napisałem konsola. PlayStation, Xbox to są konsole. Nie miałeś. Czyli Komodore. Komodore to był Max. 64. Tak. A kręciłeś tym śrubokrętem, żeby... Opowiedz, jak to było, jak zapamiętasz dzisiaj. Te kasetki się zrzucały. No, tak było. I tak czekało się 20 minut, nagle nie ma. A pamiętasz, ktoś drzwiami trzasnął. Tak. I potem czatko delikatnie było przesunąć. A to na wibrację też było tak, że się zadrżało, co się nie działało? Rozumiesz, naprawdę, wgrywanie to była, wiesz co, rzut moneta. A jaką miałeś ulubioną gierkę? Mi się wydaje, że Diana Sisters. Nie, taki mały chłopik chodził, wiesz, i takie różne łapał rzeczy. Nie wiem właśnie, jak się jeszcze było okej, ja miałem Atari, tam było gorzej z tymi grami. I? Po dłużej się grywało i bardziej czuły był ten, także jak drzwi trzasnęły albo ktoś tupnął, które jeszcze w bloku, to była katastrofa, ale pierwsza to jeszcze miałem taką starą, że wiesz, to były takie dwa białe te i grałeś biały piksel i odbijałeś. To też miałem. W tenisa grałem. Nie pamiętam, jak to się nazywało, bo to było kurde lat temu. Tak, i to się grało samemu, można było odbijać albo z kimś grać. Tak, takie kuleczki się kręciłeś, tak. I jeszcze był taki, że pistolet. Tak, i pistolet się strzelało. I jechałeś za tym. Tak. Masz rację, to było. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale... Atari 130 XE. A jak ktoś nam przypomni właśnie tą grę. Znaczy, ja miałem 800 XL Atari. 65 XE. A co to? Ja już nie pamiętam, co to było, ale wiem, że piszczało. Jak dobrze kod wpisałeś, to takie hymn śpiewał...
Chrząż brzmi w Trzcinie, coś takiego śpiewał, ten Commodore 64. W golfa. Ja miałem Atari, to ja nie wiem. Ja w golfa lubiłem grać. Na Commodore było Komando, to wiem, zawsze zazdrościłem, bo na Atari... W golfa. Na czym? Na Commodore? Tak, żeby mi się żeby było takie tak, a naprawdę proste, jak takie, że ustawiałeś, rozumiesz, wybierałeś naprawdę. A kiedy ci się gierki odwidziały? Bo Maciek do dzisiaj gra w różne gry, a tobie się kiedy odwidziało? Bo są ludzie, którzy nie się skończyło, no to... Tylko to... A teraz wydali i możesz to kupić. No, kupimy ci, Radziu. Replikę zrobili Commodore, no. I możesz to kupić i masz te stare gry. No, ja pamiętam jeszcze, jak później miałem Amiga 500. Amigę... Tak, i już komputer, nie? I była giełda, była zawsze na Politechnice, tam gdzie stołówka, coś wyburzona. No i Michał był wtedy mały, zawsze jeździliśmy w niedzielę tam, kurde, wiesz, te kolejki, żeby się dostać. No i kupiłem jakieś tam, Michał sobie wybrał, mówi, tą grę, tata, tą, wzięliśmy jakieś tam, wiadomo, jak to było z tymi grami, że kraki trzeba było wgrywać i coś tam. No i wiesz, i wracam do domu tam na Orzechową, na Gai jadę. Michał też się cieszył, no wiesz, on dziecko, kurde, tej, włączam te, kurde, wiesz, dyskietki puste. Patrzę na Michała, wiesz, on wzłocza, jak to dziecko, nie? Mówi, tata, no w górę nie działa, no ja tam, wiesz, sprawdzam, patrzę, nie ma, no. Mówię, ty tu zostań. Wziąłem te, kurde, dyski, zapakowałem do samochodu, wróciłem tam. Gościek mnie zobaczył, kurde, tak z daleka, kurde, jak wszedłem, bo tam, wiesz, te wszystkie stoiska. I zobaczył moją minę, to prawie z tym stoiskiem wybiegł stamtąd. Dostałem tyle gratisów, mówię, chłopie, kurwa, ja to jeszcze mogłem to przeżył, ale mi dziecko moje, to kurwa, urwę ci łeb razem z tym, cię wyprowadzę stamtąd. I kurwa, tyle gratisów dostałem, Michał był taki zadowolony, że miał chyba z 15 gier dostał. So, jeszcze, jeżeli chodzi o mecz, jak masz problemy z biletem, mój prezes cię zaprasza do naszego, wiesz co, loże taką mamy za ławką, jakbyś chciał na mecz, to Śląska Wrocław. O czym my mówimy, kurwa? O Śląsku, nie? Bo jak na przykład, wiesz, i chodzi o to, że mój prezes prosił, żebym ci przekazał, że jesteś bardzo mile widziany. A żeby do Siechnic przyszedł? Nie, na mecz Śląska. Aha. Mamy taką specjalną tam wisi taka koszulka na górze takiego gościa znanego, no, trochę nad grał w Śląsku. Z numerem 9. Nie, no bilet to nie mam problemu, pójdę sobie i kupię. Ale nie, żebyś nie kupował, o to mi chodziło bardziej mojemu prezesowi. Dobra. Ja też Maćka namawiałem parę razy, chodź, bo posiedzimy razem, coś pośpiewamy, porobimy, nie wiem. Ale mówi, że w domu woli oglądać. Trochę będzie... Każdy ma swoje... A propos tych dyskietek, pamiętasz takie duże dyskietki, one się nazywały dyskietki B chyba, B. Też gierki na to były. A Windows w ogóle na dyskietkach był 95. 15 dyskietek miał. Pamiętam te dyskietki. Nie wiem, o czym mówić, ale okej. Okay. A Fatality jak się robiło, to trzeba, zanim Fatality zrobiłeś, to też chyba z 10 dyskietek trzeba było wsadzić, bo wiesz, był cios i już drugo, insert disk 2. Insert disk 3. Może nie aż tak, ale... No dobrze, dobrze. Były, tutaj były. No, potem to już poszło. Ja byłem na Orzechowie, jak mieszkałem i zainstalowałem sobie pierwszy światłowód, kurde, wtedy. No. Bo tam graliśmy z chłopakami, kurde, z klatki, bo jakieś tam były te, ale zadzwoniłem do tej firmy, mówię, że muszę mieć, bo grałem w World of Warcraft. Sieciowo to była gra i byłem, zostałem guildmasterem i mówię, że kurde, muszę mieć światłowód. No i mi zrobili tak, że pociągnęli ten światłowód między dwoma blokami, bo mówią, kurde, no nie możemy, panie Maćku, inaczej tego zrobić, wiesz, górą te między blokami do mnie do domu. I wtedy miałem taki moment, że grałem do gdzieś 5-6 rano i na 10 wszedłem na trening i urlop do mnie mówi, kurwa, znowu piłeś. Ja mówię, nie piłem, tylko grałem w gry. O tak, grałeś w gry. No. I potem i w końcu no, musiałem przestać grać, bo byłoby tak, że no wiesz, no, nie byłem w stanie, wiesz, iść spać o 5, wstawać, no nie, trenować przesadę. I grać. Nie, chociaż nie. Ja też taki tryb we WhatsAppku nie miałem. Co miałem takie, wiesz, 2-3 tygodnie, 4, że grałem. No wiesz, jak to się mówi, w sieci nie dasz pauzy. No bo... I o 3 szedłem spać, czy tam 4, rano trening, dopiero sypiałem, dla mnie jakbym w innej czasoprzestrzeni żył, nie? Ale sobie jakoś tam człowiek funkcjonuje. Przypomniałeś mi, jak internet, jeszcze chwilę te retro, bo to mi się podoba ten old school dział, o tym internecie, to pierwsze zakładanie internetu u mnie na Kuźnikach na dzielni, no to też było ciągnięcie kabla, ja na 4 piętrze, na sam dół, tam gdzie baza była i normalnie w drewnianych tam oknach trzeba było wiercić dziurę, nie? Żeby to...
wyleciało. Czy ty też takie klimaty przerabiałeś? To były modemy przecież, nie, te nie, dostępowe. O czym my mówimy? Nie. Nie wiem, o czym wy mówicie, a ty mi mówisz, czy przerabiałem. Jak nie. Łączyłeś się przez modem dostępowy, było tam 0, 20, 21, 22 i byłeś, kurwa, nie dzwoń nigdzie, bo ja teraz chore włączam internet, bo to linią telefoniczną szło, nie? I tam jak się ściągnęła strona, to gdzieś po 15 minutach było, wiesz. Tak, tak, no bo to pierwszy nawet ktoś początki NBA było tak, że czekałeś na otwarcie, otwarcie tak, strony, bo się strasznie długo. Telefoniczną trzeba było mieć tam modem z numerem i wiesz. Radziu, ale na pewno grałeś, Michał Olbrych napisał, Wilk łapie jajka ZSRR. Taka była konsolka mała. Pyk, aha, to pyk, wszyscy pyk, grali w to. To wszyscy graliśmy. To jajka, to wszyscy graliśmy. To każdy miał. To podstawa. Jak tego nie miałeś, to... Czyli widzisz, coś tam ogarniesz. Alfred, Maciej, World of Warcraft, Horda czy Alianci? Horda. A w Red Alert grałeś? Grałem, ale jakoś mnie tam to nie wciągnęło. Ja nie wiem, o czym mówić, ale okej, fajnie. To sobie. Ktoś by napisał, że tu z nami by zagrał w ten, w NBA. Atari 130 było na kasety, jak się gra wgrywało, to trzeba było z pokoju wychodzić, bo wystarczyło dokładnie. No to mówisz, Atari było gorsze od Commodora, i się gra. Komodor miał szybko się te gry wgrywały. Ja, jak ludzie teraz patrzą na to, mówią, ja o co oni chodzą? Nie wiem, bagietka, ten, które śrubokręci do głowicy, kurde, tak, wiesz, do czyszczenia z tym. Tak, zmywasz do paznokci, tak, kurde, żeby głowicę wyczyścić. Wideo to jakiś był w ogóle, nie wiadomo, kosmos, nie? Zmywasz do paznokci. Dobra, kończąc ten wątek, tutaj też nam ktoś fajnie napisał, Michaśku, na placu Orląt jest muzeum i można sobie pograć na starych konsolach i komputerach. Jakby ktoś chciał, to może znaleźć takie muzeum. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, Legia Warszawa, 73-86 dla Warszawy. Legia skoncentrowana, szukała swoich przewag, a Słupsk wyglądał na zagubionego. Maciek, mówiłeś, że z trenerem Kamińskim rozmawiałeś. Po 30 latach. Chwilę porozmawialiśmy. No nie za bardzo, znaczy wiesz, trener Kamiński na pewno zadowolony, bo ten mecz, no oni Czarnych zabili. No i tutaj, wiesz, w ogóle nawet jak, wiesz, zawsze gryfia i ta atmosfera, kibice, wiesz, gorący teren, to tak jak się patrzyło, no to tam nawet ciężko było kogoś znaleźć, kto by kibicował. No bo wiesz, jak 30 tam prawie do przerwy było, czy było, to Legia, no bardzo... Zagrała bardzo dobrze, a Czarni po prostu nie trafiali prawie niczego i tutaj nie potrafili jakoś... I zobaczmy sobie od razu te statystyki Czarnych. Czegoś tak zmienić, żeby czymś odpowiedzieć Legii. No a wiesz, jak wygrywasz 30 do przerwy, no to potem jest też ciężko się, kurde, skoncentrować do końca. Także no może Czarni akurat mieli jakiś najgorszy swój mecz chyba. I to pierwszą połowę tylko. No pamiętam, pierwsza połowa zabici zostali. 57-26, jak zobaczyłem ten wynik, to powiedziałem... To skąd u Czarnych właśnie takie wahania? Czego to zależy? Ja powiem, myślałeś o tym? Ja myślałem tylko o jednym, bo ten mecz tak przewidziałem, że Legia to wygra. Nie mówię, że to były dobre kursy, ale dobrzy zawodnicy. No. Ja troszkę tak zasięgnąłem języka, ile zarabiają ci zawodnicy na przykład Legii Warszawa i to są na przykład dobrze opłacani zagraniczni gracze. Dlatego dla mnie Legia jest nadal faworytem, mimo tego, że zajmuje do finału. Bo ja mówię, w finale się różne rzeczy mogą dziać. W finale jest bardzo fajny zawodnik. Ale no, zobacz, on miał plus minus miał plus 27. Leslie plus minus miał plus 24. W drugiej połowie grali mniej. A to są zawodnicy z innej półki. No, z innej półki. Wiesz, im to zaczyna Legii teraz to wszystko jeszcze trybić, prawie też, że Grosselli nie grał. No właśnie, bo to jest... A on ma paszport polski. No to jest... No tutaj akurat inaczej grasz, nie? Tak jak to Kamyk powiedział, inaczej się gra, jak nie gra twój wysoki, bo możesz grać szybciej, nie? Ale też zobacz, w Legii było dużo zmian, nie? Że tych zawodników wymieniali i to z kolei każdego nowego zawodnika, Kamyk też mówi, że trener Kamiński, łysy trener tak zwany, wiesz, jak przychodzi nowy zawodnik, to nie możesz iść do przodu, tylko musisz poczekać, wiesz, nauczyć go jego, wiesz, to wszystko, żeby to zadziałało. I teraz przed playoffami, jak Legii to wszystko zatrybi i oni zaczną grać, to tak jak Radek mówi, no to są bardzo dobrzy zawodnicy. I też potrafiący, zobaczcie, potrafiący grać na wyjeździe. Oni ze spokojem przyjechali sobie do Gryfi. Przyjechali sobie do Gryfi i 31 punktów prowadzili do przerwy. Czyli pamiętajcie, siódme miejsce, ósme miejsce, szóste miejsce przed playoffami nic na nich nie robi. Pojadą sobie do każdej hali i zrobią swoją robotę, bo to są naprawdę dobrzy zawodnicy, jeżeli chodzi o klasę. Mnie to ze starej szkoły trenerzy nauczyli. Naprawdę, na początku pytaj się, ile zarabia, a potem popatrz, rozumiesz, no nie ma, Heniek, nie da się Heniek Łańcuch, który napisał ogólnie, dwa ostatnie zakupy Legii na duży plus. Na duży plus, no. Ale to też pytanie, bo
bo czekajcie, okienko jest do końca marca, czy tam okienko jest tak długo, że mógłbyś wymieniać. Za długo, no właśnie. Nie okno, nie okienko, tylko to jest jakieś... Big window. Magazyn. Magazyn otwarty do końca marca, ale pytanie, kto, wiesz, kto wytrzyma ciśnienie jakby do końca, wiesz... Żeby petardę wypalić, nie? Że, i potem jak zareagują inne drużyny, nie? Kto kogo weźmie, jakiś taki game changer, czy ktoś może coś takiego stanie jeszcze wystrzelić, nie? Że nagle zmieni siłę. Tylko ten, kto ma jakąś odpowiednią gotówkę, tylko dla mnie zgadzam na przykład się, Ostrów albo King. Bo reszta mi się wydaje, już jest tak poukładana. Bo no Ostrów nie pasuje, czekam, że jakąś jeszcze petardę wypali. Ja znając życie, to Śląsk też tam coś, wiesz, no coś szykuje, zawsze tak jest, że... Przed playoffami coś. Ja się nie zgadzam z tym okienkiem tak długo otwartym. No za długo jest to też. Jest to nie fair do słabszych drużyn, które dobrze zbudują tak, od początku sezonu. No Legia, ma co tutaj patrzymy? Dąbrowa. Bardzo przyjazny, naprawdę bardzo przyjazny. Gliwice. Komfortowo. Jak nie będą sami się podkładali, to będą na wysokim miejscu. No dobrze, Legia wygrała ten mecz. Zobaczmy tylko tabelę na szybko jeszcze i ostatni mecz. To będzie Arriva, Twarde Pierniki Toruń, WKS Śląsk Wrocław, debiut nowego trenera, Legia siódma, Słupsk ósmy, no i tu istotny mecz dla trenera. To był ważny mecz, dlatego też trener Kamiński był taki... Zadowolony. Znając go wiele lat, spotykaliśmy się parę razy na koncertach również, więc wyczułem w jego głosie radość. Ale to też doświadczony szkoleniowiec. I, tak, no tutaj ja akurat też zawsze. I kiedyś go pytałem, jak sobie z ciśnieniem radzi, mówi, to mówi, że to jest kwestia tylko... doświadczenia i czasu, jak sobie z tym... Chociaż są mecze, że właśnie nie idzie się opanować. Ja chyba mam za dużo włosów, ale mam nadzieję, że doświadczenie przyjdzie z wiekiem. Na pewno. Trójdzie do fryzjera. Zawsze można, no. Słuchajcie, ostatni, najważniejszy mecz. Debiut trenera Śląska, Wrocław udany. Toruń walczył tyle, ile mógł walczył, ale jak to zawsze jest nowy trener, no to nagle jak patrzyłem, okej, chłopaki pewnie odpoczęli, ale jak oni gonili w ataku, jak oni zasuwali. Faktem jest, jak patrzyłem na ten mecz, nie wiem, Radziu, czy ty Maciek, przyzna, że ta piłka strasznie krążyła i było tak, przede wszystkim Parachuski dostał na low post tyle piłek, chyba nie dostał tyle piłek na low post. On najbardziej wypoczęty, cały sezon. Od początku sezonu i rzeczywiście tu nagle Mitchell oddawał rzuty, tu nagle Bips zaczyna gdzieś tam funkcjonować. Fajnie się to oglądało, ale oczywiście mówimy, że no grał Śląsk z ostatnią drużyną, Maciek. No tak, ale to też widać właśnie, wiesz, to co mówisz, no, przychodzi nowy trener, za dużo czasu też nie miał, jako cały team, żeby trenować. Jeszcze do tego dzieła się rozchorował, tak, bo nie grał. I z jednej strony każdy chce się pokazać, z drugiej strony widać, że też on stara się wykorzystać te atuty, które mają zawodnicy, tak? Czyli to, co mówisz, wiesz, no tu zadaj się śmiejemy, ale Parachuski zagrał, kurde, no mecz kosmiczny i to zagrał, i to zobacz, na jakim procencie on dostawał te piłki pod koszem. Biedaczysko czekał tyle, kurde, żeby na low post mógł ktoś dograł. Jest silnym, doświadczonym zawodnikiem. Wiadomo, że nie jest jakąś tam strasznie mobilny, do takiego run and gun to się nie nadaje. Ale dla Parachuskiego super, że ale jak dostaje piłkę, to robi to, co ma robić, nie? I tutaj właśnie to, co na początku Radek mówił, że to też jest tak, że wiesz, jeden zacznie grać, to potem drugiemu tych minut zabraknie, no bo wiesz, jeżeli on zacznie grać, Bips zacznie grać, Ramliak, wiadomo, on tam robi różne inne rzeczy, nie tylko zdobywa punkty, no to potem będzie, wiesz, też dla trenera, żeby te minuty podzielić na innych zawodników, bo się może okazać, że trochę jest za mało dla niektórych. Będę się trzymał, przepraszam, teorii swojej, że obserwując Bipsa, to jest dobry zawodnik. Zobaczymy w planie, ja jak to wiem, wyjdzie. W play-off. No tak, wiesz, to jest dopiero jeden mecz, tutaj ciężko mówić, ale... Dla mnie na przykład, jak patrzymy na trenerkę, to ważne jest szczęście albo terminarz, nie? I ja chciałbym zauważyć, że trener na przykład Erdogan ma na razie piękny terminarz, bo ja bym chciał rozpocząć od tego, że zagrał z Toruniem, następny mecz ma Dąbrowę, potem Lublin, Bydgoszcz i Gliwice. Mecz, kiedy jest taki podwyższonego ryzyka, jest 10 kwietnia. Może sobie dużo rzeczy... W międzyczasie jeszcze Eurocup jest. Tak, ale w Eurocupie to jest coś innego. Mi chodzi o ligę, bo pamiętajmy, że zespół Śląska Wrocław miał problemy w lidze z wygranym spotkaniem. Rozpoczął od zwycięstwa i najważniejsze, widać rękę trenera. W czym widać? Według mnie oczywiście rękę trenera. W meczu z Czarnymi Sus było 14 asyst,
Martin miał jedną asystę, zbiórek w ofensywie było 6. Z Kingiem było 13 asyst, zbiórek w ofensywie było 4. Martin nie grał. I proszę teraz, panie Adamie, pokazać mecz z Toruniem. Macie rację, że to jest mecz z ostatnim miejscem. Było 21 asyst, zbiórek w ataku było 12, plus 4 zespołowe, czyli 16. I Martin 10 zbiórek. Dla asyst. Mnie, dla 10 asyst. I zobaczcie, 16 zbiórek w ataku. To jest pokazane dla mnie oczywiście jako trenera bardzo słabego i początkującego, że zespół jest agresywny. To, co Maciej powiedział, Parachowski dostał więcej piłek, czy na lopoście, czy wysoki zawodnik. Oczywiście, nie ma dziewy, można grać troszkę inaczej, ale wykorzystanie słabych punktów zespołu przeciwnego, wykorzystanie po prostu najprostszych. I to mi się podobało. Martin 17-10, no przepiękny mecz. Bardzo dobrze też Łukasz Kolenda. I zobaczyliśmy, że każdy wniósł jakąś cegiełkę. I trener pokazał, że w tym spotkaniu gramy na przykład na Parchuskiego, w następnym meczu może zagramy na kogoś innego. Bardzo ważne zwycięstwo dla trenera. I mi się wydaje, że nie mówię, że to stara zasada, że przychodzi nowy trener, to zawodnicy już wiedzą, że co, następni będziemy my, nie? No tak jest, no ale klasyka. Klasyka gatunku. Już z jednej strony każdy chce się pokazać, a z drugiej strony też, wiesz, no, każdy trener ma jakiś tam swoich ulubionych zawodników i przychodzi nowy trener, to też nigdy nie wiesz, kogo on oczywiście w cudzysłowie będzie lubił, nie? No bo dajmy tego biednego Parachowskiego. On miał przed tym spotkaniem chyba 4 punkty. Zdobywa 17 punktów w 20 minut, ma 12 zbiórek. Człowiek tak patrzy, no a to czy on nie umiał grać, tak, czy nie umiał grać. Dlatego szkoda mi tego Morgana, bo chciałbym zobaczyć, że te pretensje na przykład ze strony kibiców, no bo ja siedzę na trybunach i rozmawiam z kibicami, oni mówią, dlaczego ten Morgan nie jest wykorzystany, albo Parachuski, dlaczego ten Martin powinien, bardzo dobrze penetruje, powinien częściej oddawać. I mi się wydaje, że w pierwszym spotkaniu, zobaczymy, pamiętacie, że to jest miesiąc miodowy ten Erdogana. Ja bym chciał zobaczyć taki Śląsk-Wrocław w meczu z Treflem, z tymi słabszymi zespołami, moim zdaniem będzie coraz lepiej. Może żeśmy tego Ukraińca za wcześnie zwolili. Bo się okazał game changer. I teraz będą zawodnicy na przykład też wracać. No dziewa jest chory i zobaczymy. Ja się wybieram na mecz w środę z London Lions. Chcę zobaczyć London Lions, ale też chcę zobaczyć trenera Erdogana, jak prowadzi czasy i jak te zmiany. Bo no to jednak kilka meczów trzeba zobaczyć. Tak, dokładnie. Bo jednak największe pretensje, ja, jeżeli chodzi, jakbym mógł mieć do takiej legendy jak Andrzej Urlep pretensje, to chodziło o zmiany i o to, że czasami na przykład ta reakcja, tamten trener przeciwny, a trener na przykład Śląska-Wrocław, mi się wydaje, że czasami nie było tak tego jakby widać, że... Inaczej powiem. W meczu z Toruniem było widać, że trenerzy, znaczy zawodnicy robią to, co trener chce i te założenia były na przykład, nie wiem, czy zawodnicy, ale założenia były odpowiednie do możliwości zawodników. Grzegorz Woźniak napisał, jak to jest, to do ciebie bardziej, że kiedyś przyszedł Urlep i wywalił na wstępie Fietisowa i Enikisa. Dzisiaj, trzy kropki, przyszedł Martin, po pół roku wywalił Urlepa. What the fuck? To nie wiem, nie ja wywalam tych zawodników, wiesz. Wiesz, to inne czasy zupełnie. No tutaj... Mi po prostu, wiecie, tak... Wiesz, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy jak zawodnicy się zbuntowali przeciwko trenerowi, to wszyscy zawodnicy zostali wyrzuceni. Kiedyś był bunt w Śląsku, więc... Bunt w Zielonej Górze też był kiedyś to. Wszyscy się zbuntowali i jeszcze karę dostali. Ja nie lubię tak mówić, jeżeli chodzi o trenera Urlepa i Martina. To jest strasznie krzywdzące do Martina. Naprawdę nie wiemy wszystkiego, pierwsza rzecz. Aczkolwiek... Ja skąd wiesz, że nie wiemy? Ja uważam na przykład, że podejście na przykład, to trener kreuje jednak zawodnika i zawodnik gra tak, jak trener mu pozwala. Ja wiem na swoim przykładzie, że popuściłem niektórym zawodnikiem w Siechnicach i też ktoś może mi powiedzieć, że powinienem zostać zwolniony, dlatego że za miękką ręką prowadzę. Naprawdę trener ma duże pole manewru. Nie chcę mówić otwarcie, obwiniać trenera za to, jak Martin gra, ale ja uważam, że z Martinem już... Było wcześniej problemy, jak gra, ale co przykrywało? Wygrane. Miałeś 14-0 i wtedy nie reagowałeś, a wtedy było trzeba zareagować, tak, bo ja uważam, że nie tylko Martin grał egoistycznie przy 14-0. Więcej. Właśnie więcej zawodników grało egoistycznie i wtedy na przykład ja uważam,
że wtedy zabrakło w sztabie szkoleniowym Śląska Wrocław tej takiej wizji, że no ale zobaczcie, jak na przykład im przestanie iść na przykład i to przestanie wpadać, no to no zaczniemy przegrywać. I to się popsuło od tego, że i to, co powiedziałeś w meczu z Toruniem, ta piłka chodziła, wyglądało to, to lepiej. Chodzi o to, że to jest gra zespołowa i moim zdaniem Martin... Nie, no widać było różnicę. I to chodzi o trener. Ja nie mówię, że ten Erdogan to jest, to mówię, pierwszy miesiąc, tylko nie chcę obrażać trenera Ulepa. Nie chcę obrażać trenera Ulepa, ale... No ten Ulep no nie pracował za granicą, na przykład z jakimiś zespołami z wyższej półki. No, sorry, że tak mówię, ale dla mnie ten Erdogan nie jest w przypadku. To jest bardzo dobry wybór, bardzo dobry wybór. Dobry, odpowiedni wiek dla trenera. 2 lata na przykład nie prowadził, chce coś sobie udowodnić i innym. I naprawdę z CV, którego na przykład wiemy, i ja sobie obserwowałem jego spotkanie i pamiętam, i naprawdę on wprowadzi. Dowiedziałem się, że cholernie dużo ma zasad na różne i atak, i obronę, że bardzo dużo, więc dużo nauki przed tą drużyną, no ale jak to ma efekty przynieść, no właśnie, to... zobaczymy, musimy poczekać. Ja bym chciał zamknąć klamrą ten pobyt trenera Urlepa, bo tak gadaliśmy ostatnio, mi po prostu tak po ludzku jest szkoda, że legenda w trakcie sezonu odchodzi, że może nie mógł dojechać do końca sezonu, mógł dostać od klubu gdzieś tam możliwość jednych, dwóch zmian, też nie wiadomo, no, jakby było... Dostał, bo przyszło dwóch nowych zawodników. No jakby, okej, okay, ale no wiesz, gdyby teraz przyszedł trener Erdogan i wymienił Martina, no to znaczy, że trener nie dostał takiej szansy, nie? Znaczy, ja to wiesz, tak to rozumiem, jakby ten zmienił, a tamten nie mógł go zmienić, to tak dla mnie by to było taka trochę... taka sytuacja, że wiesz, no teraz jest nowy trener... Była przerwa na kadrę, na ten puchar. Nie wiadomo, jakby ten mecz wyglądał, jakby go prowadził Andrzej Urlep też tak naprawdę. Tego się nigdy nie dowiemy, bo może by zagrali tak samo. Chociaż wiadomo, że raczej nie, ale tego się nie dowiemy. Przyszedł kryzys. Też nie wiemy, czy to nie był jakiś tam zaplanowany, może nie aż taki, ale zawsze przychodzi to zmęczenie, tym bardziej jak dużo wygrywasz i... Kontuzje, Euro. To jest z jednej strony tam było, nie? Dobre, że ten dołek przyszedł teraz, a nie w playoffach, bo mogło być tak, że na przykład byśmy dowieźli w sezonie zasadniczym, kurde, pierwszy. 23, kurde, zwycięstwa, wszystko by było super i w pierwszej rundzie playoffów byśmy padli jak psy. No i co by było lepsze, nie? No. Ja ci mówię, że teraz to, co możemy gdybać, natomiast to zobaczymy. Dla mnie najważniejsze to jest tak, jak to obserwowałem tych lepszych trenerów, to zawodnicy muszą słuchać trenera. Jak na przykład zawodnicy nie wypełniają poleceń trenera, to zaczyna być problem. I ja nie chcę mówić, że lubię sobie popatrzeć na ławkę i wiem, kiedy trener traci to coś u zawodników. I moim zdaniem zawodnicy... Już nie słuchali trenera. Nie słuchali na przykład. Nie wiem z jakich powodów, bo chciałbym się... No nie jesteśmy w środku, no nie jesteśmy, się chciałbym domyślać. Się z tego dowiedzieć. I to wiedziałem, że musiała być zmiana. Ja tak uważałem, że musiała być zmiana. Szkoda, to jest tak, łatwiej, że... to jest zawsze tak, jak mówisz, to jest niesprawiedliwe do trenera, bo łatwiej jest wymienić jednego trenera, niż na przykład, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy kiedyś, no, trener Uwalin został zwolniony, nagle przychodzi trener Rajkowicz i wy trenujecie 2 razy lepiej niż u trenera Uwalina. Dlaczego? No nie wiem, tydzień było różnicy, dla mnie to był szok. Wy tak tego nie widzieliście, ja to widziałem, że zawodnicy czuli, że trener już będzie zwolniony, a przychodzi ten Rajkowicz, nagle do was mówi fajne rzeczy, fajne treningi prowadzi i wy się staracie. Coś innego jest. To rzecz, też pokazuje, jak w ciągu pół roku życie się może, w ciągu chwili się może zmienić, to dopiero. Ale żeby trenera, nie było tak różowo u trenera Erdogana, pamiętajmy, że on ma zespół 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a jeszcze 2 zawodników, czyli Pusicza i Dziewa. I Karolak. Po kontuzji, wiadomo, to też nie będzie łatwo. Będzie wracał. Dlatego ja jestem ciekawy, jak o tą rotację, bo zawsze wspomniałem, że łatwo jest prowadzić zespół, jak się ma 7 zawodników, a jak ma się 9, 10, wiadomo, no ma tak, pochary. To też może być, wiesz, za dużo i się znowu zacznie. Dokładnie. Zaczną kwasy. Dlatego mówię, miesiąc miodowy trenerowi, ja następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy mogli więcej powiedzieć o trenerze Erdoganie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję też kibicom, którzy byli z nami. Możecie jeść, a ja będę mówił. Jeszcze podziękuję naszym partnerom. Jak dotarliście do końca, dajcie kciuk w górę. Na pewno bardzo nam to pomoże. Aplikacja Serv to aplikacja bezpieczeństwa. Na początku tego odcinka był film, w którym pokazujemy, jak ratować życie. Jak wyciągniecie telefon, to możecie pobrać poprzez kod QR tą aplikację. Praise the Wear, Secret Spy Detective.
pomoże wam na pewno rozwiązać wszelkie problemy. Sports Medic, Epu Floor, jeżeli ktoś chce kupić boisko, teraz idzie wiosna, co prawda teraz śnieży mocno, ale można sobie kupić nawierzchnię. Jak ktoś ma dużo pieniędzy, to może się w ten sposób zabawić, kupić kosza, nawierzchnię. I w leasing też można, jeszcze jest obóz sportowy dla dorosłych, nie wiem, czy masz jeszcze ten plakat przygotowany. Są miejsca na drugi turnus, tutaj kulinarny Maciej i Rudy Kasztan może się pojawią, jeżeli... Jak dobrze zapłacisz. Jak w moim wieku to już pilates został. To ja to zobaczymy pilates, Radosław nie wiem, co sobie wybierze, zumbę na przykład, czy... O, widzę to. Nie, tańce z swoją żoną, tak. Płomienny Radosław na parkiecie, zumba. Wszyscy w leginsach, tak żeby torba wisiała jeszcze przyklejona. Natomiast tak naprawdę to trening dla dorosłych, potem dzieci trenują i najmłodsi. Świetny pomysł. Jeszcze raz powtarzam, naprawdę masz łeb na karku. Polona Jakuszycka, zapraszam, można się zgłaszać. 8-15 lipca, panie Adamie, ten plakacik cały czas tam się świeci. No, ta już do domu. Dziękuję wszystkim. Arena. A, no i oczywiście Tarczyński, Arena Wrocław, jak o kimś zapomniałem, to bardzo zapraszam. Moim gościem był Maciej Zieliński. Dziękuję bardzo. Oraz Radosław Chyży. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam bardzo, panie Adamie, dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Thank you.